Witamy w kolejnym odcinku podcastu bezimienne. Ja mam na imię Krystian, za mną będzie Tomek. Cześć. Nagrywamy 20 czerwca, godzina 19:30 w Polsce, powiedzmy. Tylko tak sobie ostatnio pomyślałem, że to jest 273 odcinek i wyobraź sobie, że praktycznie przez 270 odcinków nie mówiłem o czym jest to podcast. Dużo osób mówi na przykład: a Cześć, to jest podcast taki i taki, ale na wstępie na przykład, nie. Okay. A, ja nigdy, a ja nigdy nie mówiłem o czym jest to podcast, bo jeżeli usłyszysz bezimienny podcast, to może być o wszystkim to nie musi być o grach to może być o, o czymkolwiek więc y, tak sobie pomyślałem że może powiemy w końcu o czym jest to podcast, Tomku o czym jest to podcast jest to bardzo dobre Krystianie pytanie wydaje mi się, że jest to podcast popkulturowy z nastawieniem na rozgrywkę elektroniczną Mm -hmm. Rozumiem, rozumiem. Mm -hmm. no bo, ja na przykład... bo mówimy o planszówkach, mówimy o książkach, mówimy o y, serialach. Kręcimy się wokół gier, jasne jest, to nasze główne medium, ale to nie jest tak, że mówimy tylko o grach. Okej, okay. to może dzisiaj zrobimy przewrót. Może dzisiaj powiemy, że bezimienny to jest podcast sportowy o polskiej reprezentacji na euro. Powiemy sobie dzisiaj, czy Lewandowski wróci do drugiego meczu, co zawiniło z Holandią albo połączymy się z Kamilem Glikiem i sobie porozmawiamy co on myśli na temat naszej taktyki i nowej gry Probierza bo teraz Probierz jest rozchwytywany może zrobimy podcast o czymś takim może by ale coś jeżeli, jeżeli nie wspomnimy o tym jak Probierz wyglądał na wybiegu um, podczas meczu z Holandią to ja się wypisuję z tego podcastu no okay. bo to jest najbardziej chodliwy temat um, przynajmniej w mojej, mojej części Linkedina Także ja naprawdę jestem obecnie fachowcem, jeżeli chodzi o okrój marynarki Czy on ma mieć ręce w kieszeniach, czy nie Czy co jest najmodniejszego w tym sezonie w Londynie Wszystko wiem, nie? Wszystko Okej, okay, bardzo ładnie, bardzo ładnie Bo tak sobie pomyślałem, że może Bezimienny to jest po prostu podcast dla ogrodników Powiemy wam w czerwcu, co sadzić, co zbierać E, czym się różni torf na przykład od kompostu, albo jak zwalczać ślimaki na naszych roślinach. Mógłby być też podcast na przykład o tym, nie? O, takiego podcastu ogrodniczego. Powiem Ci, że nie słuchałem. Nawet, nawet nie wiem, czy są takie rzeczy, ale, ale to, to by było ciekawe. E, ja mógłbym już... wspomnieć stracone czereśnie. Wyjechałem na jeden weekend, czereśnie były, wróciłem, czereśnie nie było i tyle je widziałem, a czereśnie po 700 zł za kilogram były na początku tego sezonu. Mogłem już jeździć Lamborghini, nie? No, mogłeś, a, mogłeś, ale a... ja miałem w ogóle czereśnie w ogrodzie, bo posadziłem sobie ostatnio drzewko czereśniowe, ale z nim jest tak, może dwie czereśnie zebrałem, a wszystko mi zjadły ptaki. Są takie specjalne siatki do zakładania na te czereśnie, ale... Są, są, my, my zawieszaliśmy takie specjalne taśmy odblaskowe, mhm. bo kiedyś się zawieszało płyty CD na drzewach, a, no. Ale y, te y, y, odblaskowe taśmy były lepsze, bo one dodatkowo trzepotały na wietrze mm -hmm. e, nie tylko się kręciły, więc oprócz y, jakby takich od, 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 odbić świetnych e, na szpaki, to jeszcze był ten szelest, więc to tak fajnie fajnie je odstraszało, ale niestety ulewy i, i jakieś tam wichury pozrywały nam te taśmy nie założyliśmy nowych no i jesteśmy czereśni. No tak, 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 tak. tak. No ja akurat i tak nie ma. Dobra, więc słuchajcie, mniej więcej już wiemy, o czym będzie. O czym jest nasz podcast. Więc tak jak to mówił, kręcimy się wokół gier i w sumie dalej będziemy się kręcić wokół gier, jeżeli ktoś o, o, odpala nas po raz pierwszy. E, myślę, że tyle ludzi w Polsce nas zna, tyle milionów, więc myślę, że już wszyscy nas znają, <laughs> ale wypadałoby po tych 270 odcinkach trzech powiedzmy. Powiedzieć, czym w końcu jest ten podcast, bo nigdy o tym nie mówię, więc tak, rozmawiamy sobie o gierkach i będziemy sobie dalej rozmawiać o tych gierkach. Dla niektórych grach, no niech będzie. No, dobrze, to w takim razie przejdźmy do czegoś takiego, co się nazywa, co się nazywa, co się nazywa interakcja z ludźmi i nasze różne pytania, które miały miejsce ostatnio. Słuchajcie, w Retro, teraz możemy o tym powiedzieć, bo ankieta się zakończyła w Retro, w retro odcinku z Wojtkiem271. Zadaliśmy wam pytanie o nasze trzy gry poczekajki, która waszym zdaniem jest najlepsza. Eee, 75% wybrało Deus Exa. Eee, Invisible War. Nikt nie wybrał w Online, co w ogóle mnie nie dziwi. Jedna osoba wybrała Ether Lords 2, ja nawet wiem kto. E, bo rozmawiałem z tą osobą na temat Etherlords 2, więc ją pozdrawiam, e, wie o kogo chodzi. E, no tak, więc, Twoja gra będzie dalej, tomku, brana pod uwagę. E, Deus Ex. Jej! Jej, tak, dobra. E, I słuchajcie, na ostatnim odcinku z Sandlandem zadałem Wam pytanie, czy Twoim zdaniem X Defiant może namieszać na rynku? 75% osób stwierdziło, że nie. 25% osób stwierdziło, że tak. E, za rok, za dwa. No, moim zdaniem może, ale nie musi. Ale może. Bo pytanie było, czy może. Więc odpowiadam, że tak, może. <grytanie> e, tak, może, lub nie, nie może, ale może, więc może. Więc Krystian, jak zwykle, udziela takiej odpowiedzi, która by będzie pasować do wszystkiego. Dokładnie tak. Więc e, tak to mniej więcej wygląda. I słuchajcie, ostatnio. E, Kriter Lolo, pozdrawiamy Kritera a Lolo dużo, dużo pisze do nas, zawsze praktycznie pod odcinkiem. E, cieszę się bardzo, że sobie tak nagrywamy, lubi, że sobie tak nagrywamy, chce, żeby sobie nagry żebyśmy sobie częściej nagrywali i pyta się, kiedy będzie ta trzecia osoba w naszym odcinku, w naszym podcaście. I mówi, że niech moc będzie z wami, to raczej z tobą niż ze mną. E... No raczej tak, bo to jesteś Treki. Ja jestem, ja jestem bez mocy. E, jak z tą trzecią osobą, Tomku? E, no, trzecia osoba będzie już w następnym odcinku. No tak, dokładnie. Trzecia osoba będzie już w następnym odcinku. Bardzo dobrze to powiedzieć. Ale na razie nie możemy nic więcej zdradzić. Zobaczycie w kolejnym odcinku trzecią osobę. E, jeszcze chciałem powiedzieć, że assassin standardowo powiedział, że pograł w demo Sandlanda. Podobno było demo. Jest, 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 to tej prawda. Tej gry, tak. No i pograł, pograł dosłownie chwilę i wyłączył, usunął. Więc Ciekawostka no... z tym demo jest taka, że e, ja je również odpaliłem, mhm. e, bo, bo chwilę tam żeśmy czekali aż, aż ta gra przyjdzie e, od internetowego sprzedawcy, więc odpaliłem to demo, dlatego że w demo było napisane, że jeżeli przyjdę to demo. To tak, jak teraz dużo produkcji robi, że właśnie są te, są te demo, że jakby przechodzimy jakiś tam fragment, a potem jak, jak mamy tą główną wersję, to po prostu lecimy sobie dalej. I tutaj również była taka zapowiedź, niestety okazało się, że był to bullshit i musiałem wszystko grać od nowa, więc przyszedłem demo, a potem jak dostałem pełną grę, to musiałem grać od nowa. Wydaje mi się, że było to związane z tym, że demo oczywiście było wyłącznie cyfrowo. Natomiast grę otrzymałem na płytce i tak to czasami jest, że te wersje cyfrowe z wersjami na płytce się nie, nie łączą. Często jest też tak, że macie nabitego jakiegoś save'a właśnie w jednej wersji, wrzucacie drugą i się nagle okazuje, że save'y są niekompatybilne w tej samej grze tylko między płytą a cyfrówką, więc przestrzegam Was lojalnie przed tym. Ale z tego co się orientuje, to tak się dzieje, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, w której mamy inne regiony. Nie powinno być tak. Nie, nie, nie. nie. Już dawno no to... jest regionalizacja zdjęta. Możesz kupić grę w dowolnym regionie. Nie, nie. kupić ja na wiem, ale kupić to ja wiem. Ale ja pamiętam, że nie wiem, czy nie jakiegoś Rainbow Six Siege miałem. US, tak, zwołowanego konta kiedyś, tam, dawno temu. I wiem, że ten safe mi nie działał na europejskie konto. No a to już do Rainbow Siege, Siege ma 8 lat? 9? Aha, okay. Także tak mogło być, te 9 Czyli 8 wydaje 8 się, lat. Wydaje ci się, że temu, natomiast... te, te, Teraz tak nie ma. Nie, tak nie, nie, mam. nie, 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 nie. Znaczy na tyle, na ile ja się orientuję, to, to nie ma tego. Natomiast właśnie e, są problemy między cyfrową a fizyczną wersją danej gry. Dobra. Słuchajcie, i jeszcze jedna rzecz. Mamy 20 czerwiec, czerwca, w sumie. To wypadałoby przeczytać naszych kochanych patronów, i oczywiście ich czytamy, więc zaczynamy od okularka: Kamil Kender, Adam Struzik, Kamil Sieruta, Piotr Pras, Nikita Złukarnajew Złkar, i Arkadiusz Mordasiewicz. Słuchajcie, bardzo was dziękuję. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy patronowe, w sumie mamy dwa pomysły. Okazuje się, że mamy dwa pomysły na gadżety. Zobaczymy, co będziemy realizować. Myślę, że już niedługo będziemy się do Was odzywać. Albo się do Was odezwiemy z jednym pomysłem, albo się do Was nie odezwiemy, bo drugi pomysł to jest już bez Waszej ingerencji. Zobaczymy, co będzie. Dalej, ten próg z gadżetem jest wolny. Jak ktoś chce, to niech wjeżdża. I jeden próg z grom też jest wolny. Niech wjeżdża. My już mamy. W sumie już cztery gry e, wiem jakie... E, I jeszcze chciałem po, podziękować w tym miejscu Piotrowi, bo e, mimo, że to nie jest e, tak zwana gra od Patrona, e, to Piotr e, przesłał mi e, produkcję, którą sama ograł, ukończył i bardzo mi się podobała i ja już mam ponad 10 godzin w nią nabite, więc na pewno też się nam pojawi na odcinku. Także będzie taki trochę sponsoring patronowy e, spod stołu. Także bardzo dziękuję e, Piotrowi za przesyłkę. Czekam, bo teraz nie zrozumiałem. Czy on tobie przesłał grę? Pożyczył, tak, Pożyczył. A, okej, okay, dobra, okay. Pożyczył. Bo, ja, bo ja, ja widziałem to zdjęcie, ja widziałem to zdjęcie, które wrzuciłeś na patronową grupę i tak się zastanawiam. Kupiłeś sobie tą grę, a ty jednak ją otrzymałeś. Nie, 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 jest... nie on bardzo. On, on wysłał mi wiadomość. Słuchaj, ARO, chcesz? Mogę ci wysłać. Ja mówię, okay, no, dobra. Chcesz pożyczyć, to pożyczaj. I dosłownie, następnego dnia wieczorem już grałem, nie? No Także... kurde, szybko, szybko. Dobra. E, to o tym sobie powiem, kolegę. E... E, Porządny no... człowiek z gdyni. My, myślę, że nie ma porządnych ludzi z Gdyni, ale okej. Okay. Wszyscy jest ludzie z Gdyni są porządni. <laughs> Strój miasta. E, dobra, więc e, dziękujemy, tak. Dziękujemy Piotrze. To tyle, jeżeli chodzi o patronów i to wszystko, więc zapraszam Was do patronów i dzięki temu też macie nasz czat. E, dobra, to te rzeczy powiedziałem i słuchajcie, o czym będzie odcinek. Temat główny już, już widzicie, więc będzie to Hellblade 2. Hellblade 2. Czy dwójka ma jakiś podtytuł? W ogóle to jest, to jest ciekawe. Czy dwójka ma podtytuł? Tak, bo ona jest e, Sensua's Revenge. O, bo jedynka ma Senua Sacrifice. A dwójka. To mi się wydaje, że jest revenge. Nie, dwójka nie ma żadnego. Nie, coś jest. Bo no Co ja jest że... sensu a... No nie ma żadnego. Senua Sacrifice. A, Saga. Senua Saga. Hellblade 2. Tak się nazywa ta gra. Dokładnie. Okay, dobra, Hellblade 2 będzie e, lepiej. Słuchajcie, więc Hellblade 2 wjeżdża. Ja przeszedłem godzinę temu. więc jestem ma mega świeżo. I o tym sobie powiemy w dzisiejszym odcinku. Różne, różne opinie są na, te, na ten temat, więc to chyba wygląda, że albo to kochasz, albo to nienawidzisz. Takie mam wrażenie. Ale o tym sobie dzisiaj powiemy z Tomkiem. Jako temat główny. A jako tematy poboczne, to oczywiście gierki, gierki. Będziemy sobie ogarniać gierki. Różne gry fajne, niefajne, więc zaczniemy od piczy. Bo nie wiem, czy wiecie, ale e, ja dalej namawiam, że w opisie tego odcinka macie naszego newslettera. I możecie sobie kliknąć na przykład na tego newslettera, hopla, i się do nas zapisać. I wtedy wiecie na przykład, w co gramy aktualnie. Albo w co nie gramy. Albo w co oglądamy. Albo w ogóle co robimy. Albo dowiecie się w końcu, jak te, zwalczasz te ślimaki na tych roślinach. Dobra, spoiler. Kawą można. Przetestowałem. Ja. Albo browarem. E, okay. Browarem. Więc Je, wylewa się browar do butelek I one wtedy wchodzą I się w nim topią i umierają Okej, okay, też tak można Więc słuchajcie, takie rzeczy Piszemy w newsletterze, więc zapraszam was Żebyście subskrybowali <laughs> Dzisiaj sadzimy weczki, <rzutkieweczki. śmiech> Ale powiem ci, że z rzutkiewkami akurat jest ta, ta ciekawa opcja, że one Dochodzą po tygodniu dwóch Wiesz ile mam rzodkiewek Zresztą Wie, a, wiem, wiem, wieczki ta... super. Ale ja a najlepiej... tydzień, dwa to już masz. Już, już masz a najlepiej, rzutki. kurde, sałatę sadzisz, a potem nie wiesz, jak masz zjeść 50 główek sałaty naraz, nie? To ja mam teraz właśnie tak z rzutkiewymówkami. Zobaczymy, jak będzie z pomidorami, bo mam najebanych tyle tych krzaków z pomidorami, zobaczymy, co z tego będzie. Ale to już są zielone, już wychodzą pomału, ale, ale chyba coś czuję, że dopiero w sierpniu coś zjem. E, no. Chyba jednak bardziej mamy ten ogrodniczy podcast niż piłkarski Christian. No ja, chyba tak, ale ze względu na to, że ja mam to na świeżo, a powiem ci, że meczu z Holandią nie oglądałem, bo, bo coś robiłem po prostu. Aha, bo byłem na downloadzie, nie? Na festiwalu. To było też w niedzielę, więc dlatego z braku, no, no, no nie udało mi się. E, faktem jest, że e, słuchajcie, i w, właśnie w tym newsletterze mówimy o, o czym ostatnio grałem. I na przykład, nie wiem, czy wiecie, ale Tomek jak napisał w tym newsletterze, że grał w Picze. picza tak to jest Brzoskwinia, ale Picza to jest też tak postać z Mariana. I w końcu przeszedł i może wam powiedzieć, że gra, która wyszła 22 marca, została ograna przez Tomka i właśnie zostanie zrecenzowana. Więc e, co tam w świecie Marianów, czemu te gier wychodzi tak dużo? Tak, znaczy ogólnie trzeba rozróżnić dwie sprawy. Pierwsza, Nintendo teraz absolutnie oszalało, jeżeli chodzi o remastery różnych produkcji z Marianem w roli głównej, więc bardzo często można się na to naciąć, tym bardziej, że nie do końca Nintendo zaznacza, że to jest remaster. W sensie, jeżeli tylko sobie gdzieś tam obejrzeć jakiś trailer, coś, jakiegoś Nintendo Directa. To może się okazać, że, że jesteście przekonani, że to jest zupełnie nowy tytuł. Odpalacie to i mówicie, Kurde, ale to jest jakiś taki archaiczny. I nagle się okazuje, że to jest remaster gry sprzed 20 lat. Więc y, trzeba na to uważać, bo naprawdę uważam, że tutaj nieładnie nie się Nintendo zachowuje, nie należycie informując, co jest remasterem, a co jest nową produkcją. Trzeba też przyznać, że z drugiej strony. Inwestuję w nowe, nowe tytuły, yy, i właśnie takim tytułem jest Princess Peach Showtime. Yy, jest, to, jest to tytuł generalnie, tak jak nazwa wskazuje, skoncentrowany właśnie na tej postaci, czyli yy, takiej taki, no, ukochanej yy, naszego dzielnego hydraulika która przez wiele lat była w innym zamku do tego stopnia, że są osoby, które uważają, że tak naprawdę Princess Peach wcale nie jest zainteresowana Mario i że dlatego ona mu tak spierdziela po tych zamkach że ona jednak woli Bowsera ale to więc, to, więc, to więc, ma ten, sens są, są, takie, są takie głosy na mieście że Mario trochę, trochę że tak powiem jest toksyczny i, i tutaj tą, tą Peach do siebie zmusza Niemniej jednak Mariana tutaj nie oświadczycie. Nie oświadczycie też Luigi'ego. I generalnie nie oświadczycie większości z postaci z tego uniwersum. Nie będzie nawet Bowsera, wyobraźcie sobie. Jest to zupełnie samodzielna przygoda naszej księżniczki. I czym ta gra mnie skusiła, to to, że jej kor rozgrywki polega na transformacji tej księżniczki że ona nie jest po prostu tą, tą tytułową księżniczką chociaż też ma taką formę e, e, i ona też ma jakieś tam swoje moce natomiast, e, natomiast tutaj księżniczka wciela się w różne profesje e, jest kowbojką jest e, astronautką jest e, kung fu mistrzynią e, czy, czy też jest syrenką więc jest tam, jest tam chyba 8 czy 10, 10 tych, tych, tych jakby postaci, w które, w które jakby wciela się nasza, nasza dzielna księżniczka. I wydawało mi się to całkiem ciekawe, całkiem świeże. Gdzieś tam pewnie wpisuje się to w ten, w ten teraz nurt takiego jakby dawania. Em, wsparcia, nie, nie wsparcia, tylko jakby takiej siły postaci e, kobiecej, e, że kobieta też, też, też jakby też może robić te wszystkie rzeczy, e, też może walczyć, też może jeździć konno, e, latać w kosmosie i, i ratować świat. E, I przez to, że właściwie nigdzie nam to nie jest tak podawane wprost, tylko możemy się właściwie tego domyślić z, z rezerwacji tego, tego tytułu, podoba mi się to jeszcze bardziej, że, że gdzieś tam po prostu możemy sami takie wnioski wyciągnąć. I, i wszystko byłoby spoko. Jest to, jest to platformówka, która generalnie jak klasyczne Mario pozwala nam iść od lewej do prawej. Natomiast, natomiast, już sama rozgrywka troszkę mnie zawiodła. Co ciekawe, przede mną ograła tę grę moja córka, która wsiąkła absolutnie. Córka ma lat 13, prawie 14. Gry z Mario do tej pory nie bardzo ją tak aż, aż, aż uszały, coś tam grała, coś ten, ale w sumie niczego tak nie, nie skończyła. E, natomiast ta e, księżniczka Peach ją wciągnęła do tego stopnia, że masterowała poziomy, co w ogóle jej się nie zdarza w żadnej grze e, z takich, takich dużych produkcji. E, natomiast, e, no nie, jeszcze, przepraszam, w Mario Wonder pierwszy raz tak było, że faktycznie e, chciała, chciała tam wszystko pozbierać, więc to druga taka produkcja. E, no ale tam graliśmy razem, więc też troszkę inaczej. Natomiast tutaj, tutaj samodzielnie sobie tam klikała. I się to podobało dużo bardziej. Dla mnie e, ta gra troszkę nie trafia w moje gusta platformowe, głównie ze względu na to, że e, te poziomy są bardzo krótkie, czyli nie wiem, zamieniamy się w tego w w Kung Fu mistrzynię i przechodzimy poziom w 10 minut gdzieś. E, więc te, może 15. E, i, I te poziomy są bardzo krótkie. E, Często są tam jakieś dialogi, które wydłużają ten poziom, więc samej rozgrywki jest może z połowa. Więc nie ma jakoś tak dużo tego. Natomiast mamy tak naprawdę skok i jeden atak każdej tej postaci. Więc też, też, też bez szału, jeżeli chodzi o, o, o różnorodność. Natomiast gra bardzo, bardzo brzydko zachowuje się, jeżeli chodzi o znajdźki. To znaczy, że często są w miejscach, które jakby zauważamy dopiero jak już ekran nam przeleci w prawo i nie możemy się cofnąć, co jakby zmusza nas do powtórzenia poziomu, jeżeli chcemy to zebrać. Często w ogóle są tak ukryte, że nawet nie wiemy gdzie to pominęliśmy, tylko widzimy jakby po kolejności zdobywania tych znajdziek, że gdzieś tam tamto minęło. Więc, więc gra jest właśnie nastawiona na krótkie takie epizody. Które wielokrotnie powtarzamy, żeby, żeby zdobyć wszystko. Co ciekawe, można by przypuszczać, że w, takim, w takiej formie gra będzie wymuszała na nas grind tych, tych znajdziek. Okazuje się, że jednak nie. I nawet nieszczególnie się starając, będziemy mieć zapas takiej głównej waluty, która pozwala nam iść z fabułą do przodu. Ja jakby skończyłem grę, mając w zapasie 100. Tej waluty, czyli naprawdę bardzo dużo, bo ostatni etap kosztował 30, żeby się do niego dostać, więc zostało mi jeszcze 100 ponad to 30, nieszczególnie się starając. A gra zmusza Was do przejścia wszystkich poziomów, żebyście mogli przejść ją, więc bo są, są najpierw takie poziomy główne i jak dwa razy zagramy jakąś postacią, na przykład cukierniczką, bo też możemy się wcielić w cukierniczkę i tam możemy. Tworzyć słodkie babeczki, które ratują świat. Więc jeżeli zagramy takie dwa poziomy, to wtedy odblokowuje nam się specjalny poziom tej cukierniczki i tam jeszcze musimy to przejść. I okazuje się, że musimy przejść właśnie wszystkimi postaciami, tak naprawdę trzy razy, trzy, trzy poziomy i dopiero wtedy odblokowuje się portal do. Do, do, do głównego przeciwnika możemy tego głównego przeciwnika pokonać e, siłą troskliwych misiów. E, więc, e, więc jest to spoko, e, ale dla mnie ta gra stoi gdzieś w rozkroku. Czy jest? Dla właśnie, bo tak, tak kojarzy mi się, że, że gry takie z krótkimi poziomami, nastawione na wielokrotne ich powtarzanie, są gry, to są gry z mocno skierowane do młodszego odbiorcy. Tak działają na przykład gry Psi Patrol, bo akurat gdzieś tam e, gdzieś tam byłem, że tak powiem, w pobliżu, jak, 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 jak ktoś to w to grał, że, że po prostu te dzieci grają, 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 i za każdym razem coś tam mogą zrobić, coś tam zebrać. E, a z drugiej strony, właśnie są tak te rzeczy poukrywane, że dziecko moim zdaniem ich nie znajdzie. Z trzeciej strony, skoro tak ukrywają te znajdźki, to czemu nie wymagają ich, żeby przejść grę? I to tak, gdzieś tak mam wrażenie, że twórcy, twórcy nie do końca wiedzieli, co chcą z tą grą zrobić. Czy, czy to ma zadowolić starszego odbiorcę, czy młodszego odbiorcę, czy oboje. No, ja nie jestem zadowolony. Ja, ja, ja jestem mocno, mocno tak. No, fajnie, że, że Turce się podobało. Dzięki temu na pewno ta gra trochę zyskała. Ale ja, dla mnie, jako dla fana platformówek w Uniwersum Mario, tutaj po prostu to było za proste, zbyt nahalnie wymuszające powtórki. I zdecydowanie za krótkie, bo. Tak, Mam wrażenie, że jakbym usiadł, to, to w 6 godzin bym dał radę przejść wszystko absolutnie. Gdzie ja za pierwszym razem, nie, nie, nie powtarzałem żadnego etapu, ale gdzieś za pierwszym razem zdobyłem 80% tych, tych wszystkich znajdziek, więc, więc no, no sporo. Więc myślę, że jakby ktoś chciał to przelecieć, tylko to te 6 godzin to jest długo. Myślę, że nawet w 4 można by to machnąć, jak nie w 3, więc no wiecie, ponad dwie stówy. Za, za, za coś takiego? No, słabo. Tym słabo. bardziej, że ta gra raczej nie stanieje, bo to, e, to nie jest jakby third party studio, tylko główne Nintendo w, z Princess Peach, więc, więc myślę, że ta cena będzie, będzie oscylowała ponad tych dwóch stówek dłużej. Czyli może sprzedać a, szybko. A moim zdaniem. No, tylko nie wiem, czy ktoś to kupi, nie? No, ja. no Allegro, czy na Elixir, czy gdzie wy tam sprzedajecie w Polsce? Jeżeli będzie coś takiego, chyba, nie? No, może. A powiedz mi. Uczymy, no w... Bo zastanawiam się, czemu w ogóle ty to kupiłeś? Co cię podsunęło, żeby kupić piczkę? E, bo było to nowe IP właśnie, że to nie był remaster, tylko było to coś nowego. Ehm, I chciałem. I jako że ja po prostu lubię te postacie właśnie z Mario. E, to, to, to chciałem, chciałem, to chciałem sprawdzić. No, tym bardziej, że no, wyglądało to ciekawie, że, że masz te różne, właśnie style. Tylko, że myślałem, że to będzie troszkę inaczej działało. E, czekaj, e, czekaj, czekaj, czekaj. To, i, znaczy... to dla ciebie Piczka to jest nowa IP, tak? No ta gra to jest nowa no, IP, tak. No, wiesz, takie nowe IP to takie. No. A... Znaczy, no to, że wykorzystujesz jakąś tam postać, tak? no, ale do nie jest Którą remata, znasz od 20 czy 30 lat, tak? Która się pojawia w no grach ale... od 30 lat, no? No, jest w samodzielnej grze okay. z, now z nowymi mechanikami. No to. Okay. Jeżeli to nie jest nowa IP, to nie wiem, co, czym jest nowa IP. No, no nowe IP to jest coś zupełnie nowego. Na przykład, gra, która nazywa się White Flowers. O spadających bananach. To jest na przykład okay. nowe IP. Kompletnie, co, kompletnie coś innego, nie w tych samych światach. To można powiedzieć, że to jest spin-off do pewnej gry, ale czy nowe IP, takie konkretne nowe IP? No, no. nie, dla mnie dla, dla mnie dla, mnie, to jest nowe IP. A Sorry. myślisz, że w poprzednich grach w żadnej... I w, w, w poprzednich grach w żadnej grze nie, nie pojawiło się pitch w tytule? Wiesz co, nie sprawdzałem tego, ale nie <laughs> kojarzę. No. Aczkolwiek, może być i jest to prawdopodobne. Ale na pewno da, odkąd, odkąd jest Switch, to wydaje mi się, że nic takiego nie wyszło. No niech będzie. Bo był Yoshi, był Luigi, e, był Toad. Chciałbym Ci powiedzieć, ale... że chyba chciałbym Ci powiedzieć, że nawet Piczkom grałem. Wiele osób pewnie grało w różnych grach, prawda? Nie, no wiadomo, ale nie, y, nie Kung Fu Pitch tylko były te stroje te jakby te moce Mario i można mhm. było grać pitch i wtedy ona miała te same moce Mario, tak? Czyli jak zjadłeś kwiatka to plułeś ogniem, jak tam zamieniałeś się w kota to zamieniałeś się w słodkiego Peach kota ale, ale tak żeby być, nie wiem cowboyką, jeździć na koniu rzucać lasem i strzelać z blasterów i rzucać statkami kosmicznymi bo jesteś super silny to, to takich rzeczy nie było, nie? No Okej. Okay. <laughs> znaczy, nie, nie mam zamiaru tego bronić, czy nie bronić, czy jakieś takie rzeczy. Chcę po prostu się dowiedzieć, czy my ty w ogóle y, to brałeś. Ale no, okej, okay, no. wybaczam ci. E, no, ale na, na Twoim miejscu faktycznie, jeżeli aż jest to takie bardzo przeciętne, to, to bym sprzedał to, bo te gry na Nintendo przeszło cały czas swoją ceną. Są w ogóle pojebane, te gry. No tylko ja mam problem, bo ja lubię, ja zbieram, nie? Ja wiem, ja wiem, że zbierasz. Ja wiem, że zbierasz i wiem, że zaraziłeś parę osób, jeżeli chodzi na steelbooki. Coś mi się wydaje. Ma jakieś takie Tak, słuchy... jest, 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 ta, jest taka historia. jest taka historia. Słuchy do mnie doszły właśnie, no. E, tak, dobra. E, czyli, czyli jeszcze coś chcesz powiedzieć o Showtime? E... Nasz... Jeżeli macie dzieci i chcecie to kupić dla dzieci i wasze dzieci umieją grać w gry raz za razem, to będzie to spoko eee, gra. Natomiast e, jeżeli e, jesteście trzydziestokilkuletnimi facetami, którzy lubią Mario, to nie polecam. Okej. Okay. Wyszła jedna gra z Princess Peach e, wcześniej w nazwie. Na Nintendo DS w 2005 roku, ale patrząc po screenach, wygląda to jak absolutna zżyna z Mario, nie? No tak, tak, tak. Gra się nawet nazywa Super Princess Peach, więc, więc, więc myślę, że to jest po prostu zżyna z Mario ze skórką. Więc powiedziałbym, że jest to pierwsza gra z Princess Peach, w której faktycznie robi coś, coś nowego, coś świeżego. Hmm. No dobrze, w takim razie chyba to, to może teraz yy, przejdźmy do prawdziwego showtaja, Tomku. Okay. E, no i, i przejdźmy do tematu głównego, tym razem w środku, e, żeby, żeby wszyscy musieli przejść przez tą y, jakże ważną grę, y, jaką jest Piczka. E, słuchajcie, Hellblade 2. Powiem Ci, że jak odpaliłem Hellblade'a 2, to miałem, na początku miałem z nią wielki problem, bo tak zastanawiałem się, czy ta gra jest taka dobra, czy ta gra jest zła, bo chodziły tutaj słuchy na naszym czacie i tak dalej i w ogóle wszyscy mówią, że demko technologiczne, tego typu rzeczy, że tam nie ma gry, że tam tylko się chodzi, że to przecież jest takie samo jak dwójka, znaczy sorry, jak jedynka i tak dalej, i tak dalej. No dobra, no i ja, ja z taką wiedzą no odpaliłem sobie tą dwójkę. No i z taką wiedzą trochę zostałem, i nawet próbowałem sobie, ją w jakiś sposób tam, nie wiem, dawkować też tą grę. Też nie chciałem ją tam e, przebiec tak jak inni, albo odpalić. E, śmieszy mnie to, że na przykład niektórzy mówią, że tam nie wiem, 10% czy 20% graczy tylko przeszło tą grę, tak? No tak, ale mając Game, game Passa, to każdy od, odpala nawet e, nawet Ekstomek, tak? Żeby tylko to odpalić, więc e, to akurat. E, nie, nie ma żadnego znaczenia. Wiadomo, że jeżeli osoba wyda 350 zł na Spidermana 2, no to chyba go, kurwa, wyda, żeby go, go przejść. A jeżeli Hellblade'a dwójkę dostaje za darmo, to nie musi jej tego przejść. Po prostu no, pasy... jest, jest inna motywacja Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Więc takie, takie głupoty, jak tam czytam na tych PPR, że o, tylko 5 czy 10% graczy w ogóle przeszło Hellblade'a. No to, to i tak jest dużo. No to i tak jest dużo. Mm. Jestem ciekaw, ile, ile, ile osób z tych przeszło też jedynkę. I jestem znaczy, ciekaw Nie czarujmy się. Nie czarujmy się. Jest to też y, dosyć specyficzna gra, tak? To nie jest gra w głównym nurcie, e, który że tak powiem najbardziej popularnym, czyli nie wiem, strzelanki pierwszeosobowe, strzelanki trzecioosobowe gry akcji trzecioosobowe e, tylko, tylko no, jest to. Jest to Taki, no, pewnego rodzaju walking sim mm. e, z, z walką, i no nie każdemu musi to siąść. Poza tym to też nie jest jakaś miła i przyjemna gra. To też nie jest taka miła i przyjemna gra, w której po prostu sobie e, chodzicie i, e, i w ogóle dla mnie, zaczynając w ogóle od całego tego Harb dla nawet to jest gra, która ma historię i którą trzeba przeżyć. Nie e, trzeba przede wszystkim grać na słuchawkach, tak? Nie wyobrażam sobie, żeby ludzie nie grali na słuchawkach w tą grę w ogóle. Bo, bo to ja się celem. Jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś w ogóle chce grać bez słuchawek, to niech nie odpala tej gry. Niech poczeka sobie na moment, w którym będzie miał te słuchawki i sobie odpali, albo będzie mógł w ten sposób be, nagrać. Bo ja sobie nie wyobrażam, że jeżeli. Bo ja już sobie. E, oczywiście pozdrawiam, jak stołka, e, Już sobie wyobrażam, że są osoby. Które na przykład odpalają sobie grę, tutaj dzieci im biegają, tutaj na telefonie oglądają e, film, albo przeglądają telefon i sobie gra idzie, no przecież cały czas chodzisz, więc e, równie dobrze możesz mieć wyjebane na to chodzenie i po prostu sobie chodzisz i sobie przeglądasz telefon i masz w dupie. To nie jest taka gra. To jest w ogóle, to, to w ogóle e, nie graj w to. Szkoda Twojego czasu. Hmm. Ale może to też nie jest gra dla ciebie, aczkolwiek powiem wam tak, jeżeli chodzi o, e, może, może tak ogólnie. Ja miałem problem z tą grą, bo ona na początku w ogóle nie chciała mi siąść. Nie, w sensie, że miałem wrażenie, kurczę, no jedynka była lepsza, jedynka była lepsza. Tak sobie grałem, kurde, jedynka była lepsza, ale powiem wam, że tak gdzieś od połowy za, zaczyna się tam zagęstwie, za, za, zagęszczać całe te story. No, i robi się fajnie. I robi się fajnie, i robi się przyjemnie, i robi się Hellblade'owo, i robi się w sumie przyjemnie, ale w sumie też nieprzyjemnie. E, więc od razu stwierdzam, że pierwsza połowa gry jest zbyt wolna, zbyt mało się dzieje. W sensie dzieje się, ale po prostu. Nie ma tam nic ciekawego, co cię może przyciągnąć do tego ekranu. Niestety. Ale tak jest. Jeżeli przejdziecie... No to przez... ja się nie zgodzę. Ja się nie zgodzę. Okay, no dobra, e, znaczy, to w, w porządku, jest na pewno wolniejsza pierwsza połowa. Mhm. E, I też wśród ludzi, z którymi ja rozmawiałem, oni właśnie bardziej cenią sobie tą wolniejszą część, niż to, co się dzieje później. E, ale sobie do tego dojdziemy jeszcze, no ale, natomiast, okay, ale to, to, natomiast jeżeli chodzi no. o początek, to mi się strasznie podobał e, i ja wszedłem w to, w to na maksa, głównie właśnie z, ze względu na, na, na grafikę, na, na, na to, co się dzieje na ekranie, e, że e, znajdujemy się w nowej sytuacji. I ta pierwsza połowa gry ma nas umiejscowić w tej sytuacji, ma nam powiedzieć, co tu robimy, dlaczego, dlaczego tu okay. jesteśmy, e, Tomku, co się paczek, w ogóle dzieje. Muszę ci, przerwać, muszę ci teraz przerwać, bo e, bardziej w wiesz, o który moment mi chodzi? Nie, nie początek sam, bo powiedzmy, że no, jak się odpala tą grę i tak dalej, patrzy się na tą walkę, jak to jest zrobione, ble, 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 to jest spoko, wszystko jest spoko. Więc powiedzmy tak, pierwsze powiedzmy 10-15% jest ok, ale później od tych 15, powiedzmy czy 20 do 50%, tam już, tam się właśnie dzieje zbyt wolno, w sensie... I ta jaskinia też? Ale właśnie myślę, że Wiesz? ta jaskinia, ja, ja wiem, myślę, że jaskinia jest już, już, mam wrażenie, że od jaskini się zaczyna już robić ciekawie, od samej jaskini. Miałem wrażenie, że to jest gdzieś w połowie gry. Może nie wiem, znaczy, się... yy, Ja ogólnie liżę ścianę w, zawsze w takich, no e, w takich produkcjach i mhm. e, tutaj kupili mnie dwoma różnymi historiami. Mhm. E, ponieważ są jakby, no, można powiedzieć, że dwie znajdżki. E, jedna to jest drzewo życia, a drugie to jest e, alfabet e, ludów, do których dotarliśmy. E, i, I wraz jakby z odbokowywaniem kolejnych tych tych dwóch znajdzie, powiedzmy, aktywowane są historie i one są jakby kontynuowane, czyli jeżeli znajdziemy następną literę, znajdziemy następne drzewo życia, to mamy kolejny kawałek tej historii. I mnie to strasznie motywowało do tego, żeby właśnie przejść, żeby poszukać, żeby znaleźć, tym bardziej, że właśnie to drzewo życia było ukryte w zajebisty sposób. Bo e, trzeba było szukać twarzy wykutych w kamieniu, i e, jak, jakby odczarowywało się tą twarz, to okazywało się, że te, ta twarz faktycznie jest tylko to jest złudzenie optyczne pozwalający wejść jakby w głąb tego, tego, tego kamienia, więc to był, to mi się strasznie podobał ten efekt mhm. eee, i, i ja tam cały czas po prostu latałem jak pojebane, żeby, żeby wszystko znaleźć, czy, czy ja na pewno wszystko znalazłem, czy wszędzie poszedłem, więc ja w ogóle nie czułem, że to jest wolne, bo ja, ja po prostu chłonąłem ten świat, który tam jest. Tym bardziej, że już właściwie od, od pierwszych chwil w których poznajemy pozostałych bohaterów tak naprawdę tej tej przygody no trafiamy od razu w sam samo samo sedno tego rozpierdolu który się tam dzieje że tak powiem brzydko i słyszymy gdzieś tam te nazwy które, które znamy z tej mitologii nordyckiej i zastanawiamy się jak one tu zostaną przedstawione gdzieś tam mamy te, te swoje obrazy z godowora ale tutaj ta ta gra prezentuje nam zupełnie inny nordycki klimat i, i poznawanie go w opozycji do tego, co mamy w głowie, czego się spodziewamy, moim zdaniem, no mi wystarczyła do tego, żeby, żeby chcieć wiedzieć więcej i kompletnie nie czułem nudy. E, tak, e, rozumiem, rozumiem, ale, ale widzę, że faktycznie ty graje w tę grę zupełnie inaczej niż ja. Eee, znaczy, po prostu ma, mam wrażenie, że tak patrząc na cały ten tytuł, stwierdzam, że druga część była po prostu ciekawsza jako gra i eee, powiem Ci tak, że mógłbym mieć taki moment, jakbym tak po prostu chciał przejść przez tą grę, że nie przetrwać tej pierwszej połowy gry, bo coś, nie? W sensie, że mógłbym zrozumieć te niektóre osoby, które na przykład mogą się odbić do, dosyć szybko, bo być może stwierdzą, że ta gra nie ma im nic do zaoferowania, tak? To też trzeba znać, to też trzeba brać większy kontekst i wziąć sobie pod uwagę jedynkę. Jaką gra była, jaką grą była jedynka, bo powiem szczerze, że no, ogólnie gameplayowo. To jest to samo, tak? To jest, to jest praktycznie to samo, mamy inną historię, inaczej. No, według ludzi, którzy tuż przed dwójką przy jedynkę jest to lekkie spłycenie, jeżeli chodzi o gameplay, nie? Czyli jest że... jeszcze, jeszcze słabszy, w sensie, że mniejszy i tak dalej. Tak. Tak, ale tak, tak, ale tak, tak, tak. Ja, ja mam wrażenie, że być może dlatego, że twórcy jednak skupili się na większym dynamizmie tego wszystkiego i większej, więcej tych walk, dużo tych walk było zaaranżowanych. W sensie, no wiesz jak wyglądały te walki w dwójce? One, tak, wygląda, tak, tak, tak. one wyglądały w ten sposób, że słuchajcie, no walczycie, nie wiem, sześcioma osobami naraz, i każda osoba umiera inaczej, każda zupełnie może też inaczej zaatakować, każdej wy możecie zupełnie inaczej zaatakować. Jeszcze dojdą dodatkowe osoby do tej walki. Te choreografie walki, które mimo wszystko to jest wasz gameplay, wy z nimi walczycie, to jednak przebieg tych walk może być zupełnie losowy, być prawdopodobnie zaskryptowany i, i oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, ale jest to kuresko efektowne, nie? Eee, same te walki. Więc e, tak, tak e, przejechałem, że po prostu miałem problem na początku z tą grą, ale później e, ten problem mi się rozwiał zdecydowanie druga część gry była super i mi się rozwiał. U Tomka akurat było zupełnie to inaczej. Ale, bo też tak powiedziałeś, że są tylko dwie z Tych znajdziek jest bardzo dużo, tylko masz dwie typy znajdziek. Dwa typy, no. dwa typy, tak, tak, tak. tak. No bo Chodź, jak, jak o typy. dwie znajczki to co, dwa razy coś zebrałeś i koniec? Nie, 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 nie nie. Nie nie, 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 nie. No znaczy, no wytłumaczyłem, że jedna to są te drzewa życia i że hmm. kolejne te cytaty, Ta. ale tak, tak, jeżeli jeżeli powiedzieć to wprost, tak, to tak, są dwa typy znajdziek, zgadzasz? No okay. To od czego zaczynamy, Tomku? E, no myślę, że najbardziej kontrowersyjnej rzeczy, czyli walki. Dobra, więc e, walki. E, słuchajcie, po, po raz pierwszy jak odpaliłem tą walkę, no to ja w ogóle... Czy, bo, e, teraz takie pytanie. Czy wiesz, ile lat ma jedynka? Nie wiesz. Strzeli liczbę. Nie, nie, nie. nie, nie, strzel, nie, nie. strzel jakąś Os liczbę. 8 lat. 7, 7, ok. Eee, prawie 7. Eee, więc słuchajcie, ja już mało pamiętam z tej jedynki Powiem szczerze. Więc e, jak pierwszy raz zawalczyłem, tam e, walczy się, to e, w ogóle byłem totalnie zajarany tym, że wszystkie wasze obrażenia, które zadajecie mieczem, zostają na przeciwniku. Eee, nie wiem, czy zwróciłeś tam na to uwagę, I ale wróciłem, wróciłem. wszystkie te, więc słuchajcie, jak machacie mieczem od góry do dołu, w ramię, w ręce, w korpus, to po prostu zostają ślady e, no, rozciętej skóry i tak jest i tak cały czas jest i to jest i to jest zajebiste i to jest zajebiste w chuj i po prostu było super. Poza tym no tutaj walka jest w ten sposób przedstawiona, że tak jak powiedziałem, skrypty skrypty dużo się dzieje, ktoś tam pomaga, ktoś tam umiera. Jeszcze zależy w, jeszcze w którym etapie gry, przy których walkach i tak dalej i tak dalej, ale po prostu było to zajebiście zrobione, tak jakbyście faktycznie czasami brali udział w różnych bitwach czy po prostu no, no było to ciekawe, oczywiście sam mechanizm tej walki, no jest prosty, jest prosty w chuj, papier, nożyce i kamień, tak, no, no tak, ale, ale po prostu to jest ciekawe i bardzo mi się podobało to, że Senua się męczy w tych walkach. Że ona jest zmęczona po tej walce, że ona dyszy jak, jak pojebana po tej walce. I zwróciłem też na to uwagę i faktycznie jest wyczerpana takim, takimi pojedynkami, i to mi się bardzo podobało. Nie wiem, czy to jest spłycone w stosunku do jedynki. Internetu mówią, że jest. Ja tego nie jestem w stanie sprawdzić. Załóżmy, że jest. Aczkolwiek w jedynce, z tego co pamiętam, walka była prosta, i w dwójce mam wrażenie, że walka jest też prosta, ale efekciarska. Naprawdę jest efekciarska, eee, jest ciekawa po, po prostu, znaczy e, chcąc zrobić taką walkę, w której oni po prostu skryptują pewne tego typu, typu, typu rzeczy i po prostu tam jest dużo skryptów, no to po prostu ta walka musiała być prosta, w sensie, bo tam po każdym, słuchajcie, macie, czasami jest tak, że macie dwa, trzy uderzenia i jest skrypt, 2-3 uderzenia i jest jakiś skrypt, więc jeżeli byśmy zrobili jakąś bardziej rozbudowaną walkę, jak nie wiem, w Elden Ringu, no to myślę, że nie można by było zrobić jej takie efekciarskie. I takie jak film trochę. Tomku. Znaczy, jak... przede wszystkim dla mnie ta gra nie jest o walce. Też to nie jest. Drogą. Znaczy, to nie jest gra jest z elementami wal, walki. Wal, wal, walka, ale no właśnie, no okej. Okay. Okay. Walka jest dodatkiem, który gdzieś tam buduje dynamizm e, całej produkcji. Mhm. E, walka gdzieś. E, Powoduje, że, że bardziej, zwłaszcza jeżeli gracie na słuchawkach e, i słyszycie te wszystkie głosy, które do was mówią e, dokładnie, to, to ta walka bardziej ma wam dać takie poczucie beznadziejności, e, ma was jakby bardziej w, w, wbić w, ten, w, te, w te buty e, synu i, 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 i tego, co ona czuje, niż faktycznie ma coś zrobić. Wydaje mi się, że nawet jak na, jak na tę produkcję, jak na długość jej i, um, i tym, czym ta gra jest, to, to ta walka jest zrobiona naprawdę sensownie. Są, są różne typy przeciwników, e, oni się inaczej zachowują. E, jest tam e, też taka mechanika gdzieś tam pomagająca wam, jeżeli jest bardzo ciężko. E, są bardzo fajnie zrobione uniki, bardzo realistyczne. I, i te, te zderzenia mieczami, czy, 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 czy to, że właśnie jeżeli walczymy z kimś dużo potężniejszym, to, to nas odrzuca, czy są też postacie, które są lepiej opancerzone, nazwijmy to. Mhm, I one też inaczej inaczej dostają te obrażenia i to po nich widać, więc wydaje mi się, że jak na to czym ta walka miała być, to i tak jest ten model rozbudowany. Ale to właśnie to nie jest Elden Ring, gdzie mamy 100 tysięcy broni, i każda musi machać z lewej inaczej, z prawej inaczej, skok inaczej, a jak się cofniemy, to inaczej, a jak coś tam. Tylko, tylko gdzieś tam dodać jakiś taki momenty Fobular. Jest zrobione naprawdę poważnie, fajnie i, i tak jak powiedziałeś, widowiskowo. Więc czypianie się jest trochę, trochę chyba niezrozumieniem. O czym ta gra jest, bo ona absolutnie nie jest o walce i to nie jest slasher, który odpalacie, żeby przejść kolejny kill room. Tak, normalna sprawa, można powiedzieć, że nie jest o walce, ale senuj, walce senuj z jej słabościami, z jej chorob, z chorobą. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest choroba, to jest choroba, ona... No właśnie, w pierwszej części twórcy wypowiadali się, że, że jakby to ma być takie stadium osoby mhm. w chorobie. E, aczkolwiek, no, słuchając tych głosów z drugiej części, zaczynam trochę powątpiewać, czy to jest nadal choroba, czy to jednak e, jest tylko sfabularyzowanie tego, co siedzi w każdym z nas. Uh -huh, uh -huh. E, troszeczkę tak. Ja w ogóle mam wrażenie, że w tej części, jeżeli już mówimy o tych głosach, to one są słabsze trochę. W sensie. Nie zrobiły na mnie takiego wrażenia, jak w jedynce. Być może też już byłem przyzwyczajony. I miałem czasami wrażenie, że tak... Na siłę się odpalają w niektórych, w niektórych sytuacjach. Tak, dalej są fajne i uważam, że to jest świetna opcja na jakikolwiek hub, czy jakąkolwiek strzałkę na mapie, czy czymkolwiek. Bo po prostu, słuchajcie, no, nie wiecie, co macie robić, a one wam mówią, e, a może zrób to, a może zrób to, a może zrób to i to jest super. I to jest rewelacyjnie, strasznie mi się to podoba, ogólnie zastosowanie tego, jak można to fajnie wykorzystać, aczkolwiek mam wrażenie, że w tej części one trochę zmalała ich, ich ważność, że tak powiem, zmalała ich funkcja. Chociaż, chociaż z drugiej strony, no cały czas one, one wam mówią, co macie robić i cały czas... No komuś... właśnie, troszkę, troszkę wydaje mi się, że za szybko dostajemy podpowiedzi. Aha, wiem że Tak, tak, tak. No, że, też... że, że one troszkę za szybko mówią, co dalej robić. Hmm. E, na, ale jak. E, zaczynają nas gnoić, to jest naprawdę sztos nie? to naprawdę się człowiek czuje kurde, malutki. Tak, 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 e... tak. tak, tak. To, to były takie momenty w tej grze. E, powiem wam tak, że jeżeli e, chodzi o senuę. O, drugą część Hellblade'a. Eee, to chciałbym w ogóle powiedzieć, o czym jest to historia, bo w jedynce, jak pamiętamy, to ona miała uwolnić swojego męża bodajże, tak? Od, od czegoś Tak. Tam, o, o zostanie... Znaczy no, ukochanego. No. Jak ukochanego miała uwolnić z Hell. No. A w, w dwójce e, mamy inny motyw, ponieważ jej może z tego, też, co powiem... Dobra, no nieważne. W dwójce natomiast... W dwójce natomiast e, ona jest wzięta do niewoli i ucieka z tej niewoli i tam bleble. Ble. Mm. Nie, 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 Krystianie. No ona się daje złapać do niewoli. tak, Bo chodzi o to, że jej, jej plemię pada ofiarą łowców niewolników. Mhm. I ona się celowo daje złapać, żeby oni ją zawieźli do serca jakby tego niewolniczego świata, żeby wszystkich ich wyrżąć w pień. Dokładnie tak. Ale okazujemy się, że mają pewnego rodzaju motywy, czemu zniewalają ludzi. No i wy im pomożecie, będziecie pomagać w tym. No, zobaczycie. Na mniej więcej tak jest zarys. Tam... Znaczy nie będziecie pomagać w niewolnictwie. Będziecie pomagać tak, żeby tego niewolnictwa nie było. Bo jest, jest to w grze uzasadnione, czemu jest tak, a nie inaczej. E, dobra, słuchajcie, no i oczywiście no gra, jest, gra jest taka jak jedynka, czyli jest mocno przygnębiająca. Ma ciężki, naprawdę ciężki, mroczny klimat, jest, jest taki brudny ten klimat, jest taki no bardzo, bardzo, bardzo no nieprzyjemny, tak? E, też nie jest to gra dla każdego, czasami e, czasami jest, momentami jest nawet strasznie. E, więc tak, e, mamy, mamy cały czas narratora który tłumaczy wam całą tą historię, mówi wam co Senua robi e, jej myśli taki trochę narrator można powiedzieć, że z książki opisuje sytuację dookoła e, dookoła całej Senui nie tylko to są te głosy w jej głowie, ale też mamy takiego narratora który jest, co ciekawe miałeś tą Tomku tą informację, że tą, tego narratora po, po, po przejściu gry można sobie zmienić i tym tak. narra narratorem może być, mogą być postaci, które, z którymi będziemy. E, których spotkamy w trakcie całej gry. E, to też jest ciekawe. E, I słuchajcie, jeżeli chodzi o całą e, tą, właśnie historię i, tą, i ten gameplay, to dla mnie ta gra jest pojebana. Ona zawsze była taka pojebana. Dla mnie to jest taki lynch trochę. E, czasami, słuchajcie, idziecie sobie lasę i wszystko się zmienia, i trafiacie do zupełnie innego miejsca. I po prostu robicie coś w tym miejscu i w sumie nie wiecie do końca, co robicie w tym miejscu, później okazuje się, że jednak wiecie, ale w sumie nie do końca. I ona taka jest ta gra. I jest dużo niedopowiedzeń, dużo takich rzeczy, żeby sobie samemu coś dopowiedzieć. Eee, ma takie dosyć surrealistyczne momenty. Eee, no mówię, czasami z ułamką sekundy będziecie gdzie indziej. Więc to jest tego typu gra. To jest taka gra, która nie jest prostą, przyjemną, fajną grą, tylko to jest gra, żeby troszeczkę pomyśleć, żeby się troszeczkę zastanowić, żeby tak jak Tomek wchłonąć ją, może tą fabułę, może tą historię, e, żeby po prostu sobie e, zatrzymać się. Po prostu zatrzymać się i, no i zobaczyć o co chodzi, nie? E, tak. E, do czego możemy jeszcze przejść, tąku? Zagadki. Jak podobały Ci się zagadki? Znaczy najbardziej właśnie podobały mi się te twarze, o których wspominałem, mm -hmm. czyli to no są to te, te to droga do znajdziek. Natomiast te główne, główne, że tak powiem, zagadki, no to były dość proste, mm -hmm. em, jakoś tak no, najmniej mnie poruszyły, więc szczerze. No tak. Zgodzę się, że zagadki nie robiły, były, były dosyć banalne. E, to faktycznie. Ale też jakby były mało, mało efektowne. E, że, że jednak tam. E, może trochę tam ten etap z pochodniami. Mhm. E, bo odblokowywanie drzwi to, to jakoś tak. To jakoś mniej. mniej. E, tam tam, tak jakoś. Jakby troszkę. To było dodane przez inny zespół, miałem wrażenie. Bo jeszcze te z pochodniami to nie. Te z pochodniami, tam jak, jak już się podążało za świetlikami, to, e, to tam, tam było nawet ciekawie. Natomiast, natomiast no, są takie jakby blokady wymuszone przez runy i, i musimy jakby te runy odblokować. Jest kilka, kilka sposobów na to i, i te zagadki są takie takie no... Widać, że, 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 że gra chce was zatrzymać w tym miejscu, ale nie ma tam większej głębi. Troszkę zmarnowany potencjał dla mnie. Mhm. E, e, myślę, że mam podobne odczucie jak ty, jeżeli chodzi o zagadki. E, kolejną ciekawostką jest to, że wyobraźcie sobie, że gra nie ma żadnych e, klawiszy interakcji, tak? e, czyli musicie wpaść, że na przykład to trzeba podnieść albo. To trzeba, nie wiem, przesunąć albo popchnąć albo cokolwiek. E, nie ma tam żadnych m, rzeczy, że nie podejdziecie i macie wciśnięty a, tak? E, I to było dosyć tak, ciekawe. Tak. Had, had, HAD jest bardzo, bardzo prosty. W sumie tam nie ma żadnego ha, 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 hada HABA, tak na tą sprawę. Tam nie ma nic. Tam w ogóle się nic nie wyświetla. Żadna ikonka, nic. Mapa, nic. Nie, nie ma tam nic, nie ma. E, ja w, y, w jednym momencie się zaciekam, bo tak kurde, ale o co chodzi, nie? A to musiałem po prostu przy czymś nacisnąć A, nie? E, no i to też jest trochę zupełnie inne jak standardowe gry, które po prostu w każdym macie nasrane, nie? Naciśnij A, X czy cokolwiek. E, to też trzeba zwrócić na to uwagę, ale to też robi klimat, tak? To też robi ten klimat, że to po prostu jest no troszeczkę taki interaktywny film, można by było powiedzieć. Film z, też z kolejnej rzeczy film, ponieważ... E, ponieważ gramy w trybie panoramicznym. E, czyli gramy w takim jakby 16 na 9 e, Tomku e, co powiesz o tych pasach przeszkadzały ci, czy ci nie przeszkadzały czy jak to nie, zmieniłeś? w ogóle nie, nie, nie zwracałem nie zwracałem uwagi zupełnie e, powiem szczerze, że ja tak samo i tak nawet jak na początku gry zwróciłem uwagę to tak później pod koniec gry zauważyłem aha dobra, ja w ogóle mam pasy ale w sumie tak mam te pasy ale, ale tak jakby ich nie było nie? szczególnie jak, no tam się sporo dzieje w tej grze, nie oszukujmy się więc e, można e, e, można. Nawet ich nie zauważyć tak na domu chociaż są dosyć spore, ale. Nie, no, myślę, że, że, że jeżeli gra się w jakieś gry i, i się przyłączy i nagle, nagle są te pasy, to, to jest ten pierwszy efekt taki. No tak, masz. Tak, oczywiście, oczywiście, że się go zauważy. Tak, tak, tak. No bo na ogół gry nie mają takich rzeczy. No tutaj jest to filmowo zrobione, bla bla, no nieważne. No dobrze, Tomku, to w takim razie zanim przejdziemy do grafiki, porozmawiamy jeszcze o tej muzyce. No, dla mnie, muzyka no to ogólnie sztos. Tam w ogóle, z tego co się orientuję, to tam chyba jest licencjonowana muzyka. Jeżeli chodzi o, tych, o to, w tle co leci, tą vikingową muzykę, ponieważ tam jest taki, nie wiem czy widziałeś, w menu masz opcję dla streamerów musisz wyłączyć licencjonowaną muzykę, jak chcesz streamować tą grę. E, więc wychodzi no na proszę, to. proszę, to nie, nie zwróciłem uwagi No właśnie, to... więc e, taka gra pojawia się, e, taka opcja pojawiała się jeszcze w High Rush i tam też oczywiście tam była licencjonowana ta muzyka, więc e, to też oznacza, że po prostu zapłacili komuś za tą muzykę, żeby została wykonana na potrzeby gry prawdopodobnie, mm. albo, albo może taka jest oryginalna e, przy takich e, zespołach. E, więc no to robiło. No, klimat w ogóle muzyczny robi w tej grze narrator, świetne. Wasze, wasze głosy świetne. No, chodzenie po tym, e, po tym świecie i po prostu słuchanie e, e, tych w tle, tych takich wikingowych, nie wiem, piosenek i tego typu rzeczy. Rewelacja. E, bardzo podoba mi się dubbing. Oczywiście nasza główna bohaterka no to, no to jest Sztos. E, te postaci dookoła, które z nią są, bardzo fajnie podobały mi się, jak one ry mówiły. Tak, ry, tak, tak te miejscowości, czy miasta, czy te... E, czy te, czy te imiona inne, to tak te ry, taki akcent jest na ry i bardzo mi się to podobało. Aczkolwiek, tak sobie pomyślałem ostatnio, że jeżeli ktoś mi powiedział, że A Plague Tale mógł być po francusku, to zmieniłbym tutaj i tego Hellblade'a dałbym w jakimś takim właśnie języku oryginalnym, nie? W sensie jakimś może nie wiem, czy norweskim, mm -hmm. czy, czy może jakiś jakiś starszy, nie, nie wiem. To, to był ciekawy efekt. Tak sobie e... też pomyślałem. Ok, Natomiast wydaje mi się, że przy tym jak ta gra jest skonstruowana, na, e, napisy mogłyby. E, troszkę psuć ten, ten, ten odbiór, nie? Mhm. Mm mhm. Mm tak, tak, wiem o co ci chodzi. Eee, faktem jest, że e, mu muzyka w tej grze bardzo mi się podobała. Nie wiem jak Tomku tobie się podobała muzyka. Znaczy ogólnie mi się podobało, ale nie jest to coś, na co szczególnie zwróciłem uwagę. Jest to coś, e, co było, co, co dobrze się komponowało, z, jakby ze wszystkim innym, ale nie miałem ani razu tak, że przystanąłem, o, ale fajny kawałek, posłuchałem dalej, nie? Znaczy wiesz to? E, raczej raczej no. traktowałem to wszystko jako spójny element i jako spójny element całości bardzo dobrze e, się sprawdzał powiem ci, że tam jest taka jedna postać, która do ciebie tak mówi, że i tak umrzesz, i tak jesteś zła i on miał zajebisty głos. Nie, nie, Aha. jeżeli nie, nie, chodzi, nie, nie jeżeli chodzi o udźwiękowienie jakby postaci, Aha, no. to to jest, to jest mega, nie, nie. Ja mówię konkretnie o muzyce, nie, mhm. że Aha, okay, natomiast dobra. jeżeli mhm. chodzi o, okay, okay, o jakby postacie Dźwięki. mówione, okay, no, no, no. to to jest, to jest wszystko rewelacyjne, rewelacyjne, naprawdę i ja normalnie nie gram na słuchawkach. Ja tak samo, to, e, ja tak samo, kompletnie zero. Bo zazwyczaj właśnie jest żona obok i coś tam sobie gadamy, coś tam ona zadaje jakieś pytania, czy, czy robi jakieś swoje rzeczy. E, ale tutaj no jakby, jakby powiedziałem, kochanie, słuchaj, sprawa jest, no tę grę muszę przejść na słuchawkach. I faktycznie odcięcie się od tego świata zewnętrznego, skupienie się tylko na, 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 na tym, co tam się dzieje, mhm. no to jest, to jest, to jest zupełnie, zupełnie inne doświadczenie niż, niż to, co, to, to, co mamy w innych grach. Zastanawiam się, na ile coś takiego byłoby właśnie możliwe w grze mniej narracyjnej, nie? Gdzieś tam bardziej nastawiony na akcję, nie wiem, żeby. żeby Lepiej było słuchać broń albo coś, jakiś takie wiesz, że, że, że to udźwiękowienie. No, nie wiem, no oglądałem teraz ten film Gran Turismo, bo się ukazał w streamingu i gdzieś tam też się, też się pojawiło. I przypomniał mi się taki news o tym, że chyba 4 miesiące im zajmuje dodanie jednego samochodu. I właśnie nagrywają wszystkie jego dźwięki, jak tam pracuje silnik na taki, na jak, jak opony, jak ten. I zastanawiam się właśnie, jak, jak przełożenie takiego dźwięku e, powodowałoby by zmianę realizmu takiego, takiego wczucia się w innych produkcjach niż takich typowo skondensowanych fabularnie, nie? Mhm. Czy faktycznie można to przeżywać tak samo jak tutaj? Bo to jest naprawdę takie, takie przeżycie. E, właśnie to, to też chciałem powiedzieć przy tej muzyce, że ta muzyka to nie jest muzyka, tak jak właśnie w już wspomnianym Eldenie. Tak? Wypada boss i nagle zmienia się muzyka i wy wiecie, że szykuje się w pierdol, tak? Bo, 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 lecą, bo lecą tam jakieś chórki w tle. E, I to nie jest taka muzyka. I właśnie nie zauważyłem tej muzyki jako takiej, bo dla mnie ona była fantastycznie skomponowana ze wszystkim. Że Miało się wrażenie, że ta muzyka, jakby to nie jest element gry, tylko faktycznie element tła, po prostu, że gdzieś tam jesteśmy i ta, ta muzyka nam towarzyszy, e, bo nie wiem, bo cokolwiek, bo jakieś duszki tam w lesie grają, nie? Więc, e, więc no, to, to mi się strasznie podobało, że, że no jakby dźwiękowo, no naprawdę warto, warto zagrać w tę grę na słuchawkach. No w ogóle sobie wyobrażam, no właśnie nie wyobrażam, jak, jak e, można tego nie robić. Szczególnie, że tam mamy te dwa głosy, tak? I jedno mówi ci do lewego ucha, a drugie mhm. mówi ci do prawego ucha. No, jak będziecie grali z normalnym dźwiękiem? No, jeszcze może kino domowe? No, może, ale to, ale to też chodzi o to, żeby się też odciąć. E, żeby to właśnie, żebyście byli odcięci. I, i właśnie to robi, nie? A zresztą, e, może inaczej, no. Jeżeli jest jakaś gra, w której trzeba zagrać na słuchawkach, to nawet pomijam horrory, bo tam też raczej dla klimatu gra się na słuchawkach. To na pewno musi być to Helplady. Szczególnie, że gra was informuje na początku: pierwsze tło słuchawki, drugie, że możecie być padaczki mieć, a trzecie to, to że to fikcja. Dobra, więc z muzyka, dźwięk. Sztos. No i właśnie ten, ten dźwięk tego, tego właśnie typa, o którym mówiłem ci Tomku, rewelacja, ten jego głos taki, że mm. sztos. To naprawdę było sztos. raz chyba nawet mnie skurwysyn prze, przestraszył, miałem wrażenie. Jakoś mi się pojawił, nie wiadomo w jakimś. A jeszcze ja miałem dosyć głośno, a on tak mówi tak, o, tak, tak gardłowo, nie tak. Mm -hmm. Tak, tak, chyba, tak, tak, chyba, tak. Mnie, chyba nawet miałem wrażenie, że, się, że mnie przestraszył. nie. No, dobrze, więc jeżeli mówiliśmy o muzyce, to przejdźmy do grafiki w takim razie. Słuchajcie, gra jest na Andrylu 5, o czym oczywiście wszyscy wiemy i wiedzieliśmy. Co ciekawe, pojawiła się ostatnia informacja, że żadna gra nie, gra, nie działa natywnie w 4K na Andrylu 5, wyobraźcie sobie. I Hellblade 2 tego nie zmienia, tak? więc nie ma na razie takiej gry. Co tylko pokazuje, jak ciężko, jak ciężki jest to do ogarnięcia silnik, pomimo jego kolejnej literacji, literacji tak? to i tak jest problem. Jest problem, żeby te gry wyglądały dobrze, żeby te gry dobrze działały. Sami wiemy, że mamy tu 30 klatek, Teraz... Znaczy mam wrażenie, że to jest jakiś problem Po prostu piątki Bo często tak, tak. te gry, które teraz wychodzą Ale są robione na czwórce Wyglądają dużo lepiej niż to, co dostajemy na piątce No chyba, że jest to Hellblade eee, Powiem wam tak, że Teraz, te, bo był ten show, Showcase Xboxa i tak dalej I Jakieś tak. takie ciekawe rzeczy to Były właśnie To Ciekawostkę mówię, że Były zapowiedziane właśnie nowe girse. W sumie nowe stare girse. One będą na Unreal 5 i właśnie The Coalition e, robi e, nowe girsy we współpracy z Epiciem. I podobno mają zostać zastosowane najnowsze technologie, które na, na bieżąco wymyślają przy produkcji tej gry i na bieżąco Epic współpracuje z The Coalition przy produkcji gi, właśnie girsów, żeby wyciągnąć z tego silnika jak najwięcej, ale żeby stworzyć nowe, e, że tak powiem, jakieś tam asety, jakieś nowe. Nowe programy, dzięki któremu ten, ta piątka będzie łatwiejsza w obsłudze i będzie bardziej wydajna. E, I to wszystko, właśnie właśnie przy nowych girsach, ma, ma zostać stworzone. E, no, więc tylko, te, tylko po prostu mówię, że Hellblade 2 prawdopodobnie można się zgodzić, że to jest jedna z najlepszych jak nie najładniejsza gra w ogóle, jaka kiedykolwiek wyszła. Tak, girsy 5, boże 5, nowe girsy. Mają szansę być jeszcze wyżej, ponieważ Epic macza w tym palce. Eee, I to chciałem powiedzieć. Eee, I to chciałem powiedzieć. I mamy Tomku tą, tą grafikę. Eee, ja w ogóle miałem, eee, ja, miałem ja w ogóle grałem na początku w tą grę, to tak sobie pomyślałem, kurde, no stworzyli taki świat. Taki trochę pusty świat. I tak sobie pomyślałem, kurde, no mają problem z tą, z tym, z tym silnikiem. Nie wiem, czy pamiętasz Duma Trójkę. E, Dum trójka był. E, Dum trójka był na. Nie wiem czy na. No, wiem, że na był trójce. na. trójce. Na trójce jeszcze. Na. E, Adriu 3, tak? Tak. Dobra, mhm. poczekaj. Jeszcze sobie sprawdzę, czy mnie nie oszukujesz. E, no. Nie, chyba nie właśnie. wam tu napisane. ID tech 4 No nieważne, ale e, o czym chcę powiedzieć? Dum 3. Słuchajcie, miał takie problemy, jeżeli chodzi o grę, Doom 3 wyglądał przepięknie. Ale była opcja, że są problemy ze światłem, prawdziwym światłem, przez co Doom 3 nie dzieje się w ogóle. No wiadomo, Dum i tak dalej, ale po prostu e, był problem z, e, z wykorzystaniem świata w tej grze. Dlatego nawet jak przechodzimy na Marsa, to Mars jest czerwony. Żeby nie było po prostu zbyt trudno. I czytałem gdzieś artykuł o tym, jak ciężki był to silnik do ogarnięcia. I wszystko na to wskazuje, że ten Unreal 5 może nie, nie jest aż taka tragedia, jak z Dumen 3, aczkolwiek jest, jest, jest coś dziwnego z tym silnikiem. Dlatego na początku, jak odpaliłem Hellblade, tak sobie myślałem, kurde, no. no Żałują tej grafiki, no po prostu tu jest pusto, tu to, to się nic nie dzieje, tu jest, tu jest to wszystko sterylne, jest ciemne, prawie nic z nim widać. No jakieś tam odbicia i tak dalej, wszystko super, nie? Wszystko to jest, oczywiście ona, e, jej tam mimika i to wszy, no, wszystko, no to krasa światowa, tak? Ale ale jakiś taki świat ubogi jest, no po prostu, no, no chujowo to, znaczy, no spodziewałbym się lepszej tej grafiki. I dopiero dlatego, tak jak, tak jak sobie, tak jak powiedziałem wam na początku, w drugiej połowie gry, no rozwija to skrzydło. Rozwija ta grafika. Wchodzimy też do jasnych e, pomieszczeń. W sensie, że jest jasno, jest trawa, jest więcej drzew, są na, jest nawet las, wchodzimy do lasu, więc no jest, jest. Aczkolwiek mam wrażenie, gra, jest, gra wygląda przepięknie. Gra wygląda sztosowato. Są elementy naprawdę... E, Ostre. Nie wiem jak ty, ale ja czasami zatrzymywałem się, żeby sobie zrobić zdjęcie, żeby sobie zobaczyć kamie kamieczkę jak stają. Czy na przykład, jak zrobię takie zdjęcie i komuś wyśledzę, czy on sobie pomyśli, że to jest z gry, czy to jest z. z no. Z, z prawdziwego gdzieś tam życia, że sobie zrobiłem zdjęcie. I po prostu. i nawet, nawet postać. E, e, jest m, dwa czy trzy takie filmiki, które, kurde, no, no autentycznie go na film, nie. I robi ta grafika. I naprawdę, i naprawdę robi ta grafika, aczkolwiek miałem, miałem wrażenie, że jest bardzo oszczędna na początkowym etapie gry. Tomku? No to właśnie, no bo tak opowiadasz, opowiadasz. Ja pamiętam tą scenę otwarcia i moim zdaniem była zajebista. Ja się poczułem dosłownie, jak właśnie dziś, gdzieś na plaży w, w, u ciebie w Anglii i. i ja od razu jakby wsiąkłem. Może też taki był powód, dla którego ta gra mnie tak wciągnęła że właśnie poczułem się jak w domu. Te kamienie, ten piasek, ta szarość nieba, fale. Fakt, że później dochodzi jeszcze to światło, o którym wspominasz, i pojawiają się refleksy, pojawia się przejrzystość wody, pojawiają się odbicia w tej wodzie. E, więc ja też natrzaskają to screenów jak pojebany, mhm. ale, y, ale nie zgodzę się, że Początek, y, początek jest słaby, e, może ta nie, pierwsza wioska... ja nie powiedziałem, że jest słaby, oszczędny... Znaczy no, że słabszy niż, i, niż potem... Graficznie, graficznie jest taki oszczędny, miałem wrażenie... Ale moim zdaniem, ten, ten, ten początek na plaży jest fantastycznie zrobiony graficznie, jest mega naturalnie zrobiony, więc mhm. no, no nie ma tego tak blink blink od, od światła, ale, ale no, no mówię, no, ja dokładnie tak pamiętam swoje swoje jakieś tam przechadzki po, po plaży w, w Irlandii czy, czy w Anglii, i tam i... to był sztos, nie? Mhm. No okej. Okay. Słuchajcie, do, do tego stopnia, bo jak powiedzieliśmy na początku, ta gra nie ma huba żadnego. W związku z tym... Hada. Ha, ha, dy, dy na końcu. A, hada. Hada? Bo hub to jest hab. to jest miejsce z którego się wszystko dzieje na przykład twoja główna osada gdzie tam Aha, masz sklep, coś tam no. a HUD jest e, wtedy jest, jeżeli chodzi o, e, o to jak wygląda twój ekran, jakie ikonki widzisz, czy masz paski życia i tak dalej ok, e, więc tak jak już powiedziałem, nie ma huba w związku z tym e, czasami jak chodzimy e, jak czasami słuchajcie, poruszamy się to ja na przykład, aha, dobra, filmik, puszczam pada, nie? A to okazuje się, że nie, to nie jest filmik, to jest gra. Aha, dobra, to trzymam tego pada. I słuchajcie, grając w tą grę zastanawiacie się w pewnym momencie, czy czy to jest już filmik, czy wy już gracie. Więc yy, tak, tak dobra jest to grafika, bo ona po prostu przechodzi w to wszystko. Nie wiem, to jest jeden do jednego to. Może tam nic nie przechodzi, po prostu tak to zajebiście wygląda, że się idzie dalej. I, i bardzo często właśnie puszczałem pada, o nie, a nie, jednak ja powinienem grać. nie? A dobra, to gra. E, więc e, miałem, miałem takie momenty. E, więc. E, to jest dosyć. E, no, zajebiste. No, zajebiste. No, słuchajcie, no grafika robiła ciekawa. Tam jeszcze. W pewnym momencie nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Nie wiem, czy przeglądasz takie małe detale, ale na przykład bardzo mi się podobało to, jak była, jak była wichura. I wiatr był. I te wszystkie namioty się ruszały. No, kurwa, jak to mm -hmm. dobrze się ruszało, już, już nawet pomijam dobry dźwięk, był też przy tym, bo faktycznie to, to ma taki właśnie dźwięk. E, robiło to robotę i bardzo mi się też podobał efekt HDR-u w tej grze. O! To jest coś, co Unreal 5 może będzie robił dobrze. HDR. Chociaż nie, bo w tym w Kalisto w Protocol ten HDR był średni, ale miałem, miałem wrażenie, że Kalisto Protocol jest na czwórce. E, dobra. To ja sobie jeszcze to sprawdzę. Wydaje ale... mi się, że są jakieś problemy z HDR-em na piątce. Okej, okay, ale... Że, że coś tam coś tam jest. Eee, w sytuacji, w której walczyliśmy i odpala się wasz specjal i ona wchodzi z tym specjalem, to odpala się taki zajebisty HDR i tak to zajebiście wygląda. To, to tak oślepia w ogóle. I tak to zajebiście wchodzi i daje to no, naprawdę radę. Znaczy, wiesz co? Aha, bo Kalista protokół było... Było kawa z mlekiem. W sensie, że tam było mleczna cała ta gra i Trzeba było wyłączyć w ogóle ten HDR, ale tutaj czegoś takiego nie było, tak? Tu miałem normalną czary. No tak, tak, tak. tak no tak, więc. Tak, tak, tak. Więc albo ogarnęli temat, ale nie, właśnie nie jestem pewny, czy Kalisto był już na piątce. Może już był na piątce. E, no nie wiem. Trzeba sprawdzić. Powinienś to sprawdzić teraz, jak ja mówię. E, faktem jest, że, że ten HDR robi tutaj robotę i bardzo mi się podobał ten HDR, i wszyscy co mają HDR, to to ładnie to działa. Naprawdę ładnie to działa i ładnie to wygląda. No i m, oczywiście wszystkie jej, wszystkie jej, tą mimikę, e, cała charakteryzacja scenu i e, jak ona się porusza i tak dalej. To jest wszystko, ja myślę, że to jest wszystko zrobione top, top, top. E, nawet postaci, które z nią przemierzają są zajebiście zrobione. E, tutaj trochę jest takie, takie skróty, bo wszyscy nasi przeciwnicy mają na ogół kaski Niektórzy mają tylko twarze, ale bardzo często walczy się po prostu z rycerzami albo z tego typu rzeczami, więc. No tu akurat było prosty model do zrobienia. Jedynie jeszcze mogę powiedzieć, że widać, że to jest taka gra widać, że to taki no może taki nie do końca jest AAA, ponieważ trafiamy też. Mamy tutaj też backtracking, nie? Jest on zauważalny, bo bardzo często, jak wchodzimy do jakiejś lokacji, to będziemy zaraz wracać w tej lokacji. I bardzo często się to też zdarza. E, tak. Nie, w... no jak, 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 jak? Oczywiście, że jak, tak jak, prawie jak, w każdej lokacji, Tomku wracasz i wchodzisz do tego Upside-down świata w większości i robisz praktycznie to samo, jedno do No ale jednego. to jest, to jest rama, w, w ramach zagadki, bo backtracking okay. to jest jakbyśmy wracali. A my cały czas idziemy do przodu, tylko w ramach Powiedzmy tak, jak macie areny z przeciwnikami, tak to, to są areny z zagadkami. I w ramach tej areny z zagadkami, no musicie gdzieś pójść w lewo, potem musicie się wrócić do środka, pójść w prawo, coś tam załatwić. Ale to nie jest, Krystynie, backtracking. Dobra, no moim zdaniem, jeżeli wracam w te same lokacje. Nie, Ale, nie, 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 wracasz, taką... nie wracasz w te same lokacje. Wracasz w, o... w te same miejsca w obrębie jednej lokacji. Okay. Ale to jest jedna lokacja, dobrze. to po prostu, że idziesz lewo-prawo, a nie, dobrze. że cofasz się. Okay. To nie jest backtracking. Yeah. Byłem Wchodzę do miejsca, z miejsca A do miejsca B, a później wracam z miejsca B do miejsca A. Tylko, że to jest w ramach jednej lokacji, nie w ramach całego świata. Aha, to nie jest, że no dobrze, idziesz, idziesz okay. z dobrze. Liverpoolu do Manchesteru, a potem z Manchesteru do Liverpoolu, tylko jesteś na ulicy, nie wiem... High Road, tak? I idziesz od numerku 1 do 10, a potem od 10 do 1. Taka jest różnica. No to to jest backtracking. To nie jest backtracking? Nie, nie nie jest. Moim nie jest, po prostu jest. A pod jedynką, jedynką masz news, news Agent, a pod dziesiątką masz Bacera i tyle. No i później znowu wracasz do jedynki. A e, pamiętasz tą taką e, sytuację, w którym byliśmy w pewnej osadzie, a później do tej osady wracamy? Kolejny backtracking, by the way. Pamiętasz to? Bo doskonale jesteśmy w tej samej zasadzie, co byliśmy z początku. No nieważne. Faktem jest, że nie. jest... Nie. No widzisz, ja to zauważyłem. Cały czas idziesz do przodu. No, właśnie Cały nie. czas idziesz do, właśnie... do przodu. Tak. Mówię ci, że w tych swoich e, upside nie wracasz do niektórych lokacji i jesteś w podobnych lokacjach. Dobra, nie. nieważne. Dobra, to Counter akurat... to było na Unreal 4. Na Unreal 4. No dobra, czyli, czyli może piątka będzie ogarnięta. E, dobra, e, pamiętasz Tomku e, W CD Actionie ogólnie, w jakichś tam gazetach Były zawsze takie rzeczy e, by, Była na przykład tam e, Numerek Czyli jaką ocenę dostanie Dana gra, ale poza tym Były trzy rzeczy, grywalność, grafika i muzyka mm -hmm. e, Co byśmy dali w tak grafice? Jaką, jaki numerek Dali w grafice? Jaki numerek być w grafice? Dziewięć Dziewięć no ja, ja bym dał 10, a czemu nie dałbyś 9? Dałbym 9, dlatego że ogólnie graficznie było spoko, ale ubogo. W sensie, że są fajne krajobrazy, robisz tę print screenę, ale ten świat jednak jest y, pusty, a przez to łatwiejszy do, 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 do jakichś takich emocjonalnych wycieczek. czy znaczy, to no, dobra, no I, to. No, 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 mów, mów. I, i jakby jest sporo miejsc, w których. Jest po prostu okej. Okay. E, potem trafiasz do jakiegoś miejsca i jest wow. Potem znowu idziesz przez miejsce OK i potem znowu jest wow. Więc, e, więc no tak, no, dziesiątki nie, nie jestem w stanie dać za grafikę. Ok. E, ja natomiast jestem i na obronę mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że kiedyś było tak pusto. Był, nie było niczego. Jak na przykład chodzi się po takich terenach, jakie są w tej grze. To ja faktycznie mam wrażenie, że ja chodzę sobie po niektórych terenach w Anglii. Bo one są takie opuszczone. Tuż jest, szczególnie w Szkocji, może bardziej w Szkocji. Są właśnie tego typu miejsca, w których po prostu jest tak pagórkowate jest po prostu. Ale wszystko. nie ma w ogóle zwierzyny. Zależy, o, w której porze roku. No tutaj to ewentualnie występują owce, ale. E, nie wiem. Ale owcy kozy. Nie ma. No skąd ci... Nie ma takich rzeczy. Może jakiś ptak sobie przeleci, ale w sytuacji... Sarny? Nie ma, nie ma. Nie ma. Nie, nie ma, ma takich rzeczy. Nie macie w Szkocji saren? Ale nie zobaczysz sardy. Tomek. Możemy iść do lasów w Szkocji i zobaczysz że... zobaczysz, że nie zobaczysz sarny. Szczególnie... Kiedy byłem w New Forest, to były całe stada koni. Dobrze. New Forest jest znane od tego, że są konie. <laughs> wow. Jak pójdziesz do zoto też zobaczysz zwierzęta. E, chcę tylko powiedzieć, że Klimat, w którym y, dzieje się ta gra, w sensie pora roku, to można powiedzieć, że tam na no, kurwia cały czas deszcz, jest zimno i w ogóle no, pada śnieg. Później pada śnieg, więc y, myślę, że zwierząt takich dzikich może nie być. Ptaka, nie chyba nie widziałem jednego w tej grze, ale nie jestem pewny. Tak, ale on był zwiastunem Odyna, to jest też co innego. Czyli były takie taki, okay. Były kruki, ale one były fabularne. To nie były zwykłe. To nie były takie ptaki, wiesz, że gdzieś tam idziesz i w tle lecą ptaki. Ogólnie brakuje mi tam trochę życia. Uh -huh. Ja rozumiem, że faktycznie w tamtych czasach. Y, było dużo mniej ludzi, że faktycznie oni się gdzieś tam grupowali w tych osadach. Po, między tymi osadami były duże odległości, tam się nic nie działo, no ale no. tym bardziej, przy takiej ilości ludzi powinno być dużo więcej zwierzyny. Okej. Okay. Ja chciałem tylko powiedzieć, że nie wiem, jak było w, w jedynce, czy też były jakieś zwierzęta, ale. Ja myślę, że nie. Wcale bym się nie dziwił, gdyby nie. E, faktem jest, że, no czy nie wiem, no, moim zdaniem, grafika, bo ja mówię o grafice. E, mo może pomyliłeś niektóre rzeczy, że to nie jest Assassin's Creed, e, tylko że to jest Hellblade. Weź. Bo, no, w się pomyliłeś. Faktem jest, że grafika no, no to, jest, to, jest, to jest chyba jedna z najładniejszych gier, jakie widziałem w życiu. Nie widziałem tylko. Cały czas cały czas e, mam w głowie, że Horizon 2 jest przepiękną grą. I jeszcze do niej nie usiadłem i jeszcze nawet jej nie widziałem. I tylko to może mi zrobić taką banię, że kurwa, nie. Nie. E, też trzeba brać pod uwagę, że Hellblade 2 jest bardzo mroczną, ciemną, nieprzyjemną grą. I te barwy, które w niej są, są takie żywe, ciemne. I faktycznie. One są nieprzyjemne, one są takie bru brudne, brunatne, takie, ta zieleń nie jest taka zielona jak w Fifie, tylko to jest taka zieleń, która jest po prostu jeszcze uwalona błotem i jeszcze na nią spad deszcz, więc, no i to jest w tej grze. I, to, i to, i to, jest zajebiste, i po prostu czasami jak już jest, robi się jasno i się popatrzy, że o Boże, ale jest jasno, o nawet są kwiatki. No to jest, no to wow, wow, wow. Więc y, dla mnie grafika jak najbardziej dycha. Ja myślę, że no to jest najładniejsza gra, ale jest najładniejsza ze względu na to, że jest czym jest. Bo w otwartym świecie nie daliby rady. Nie ma nawet takiej kurwa... Nie, nocy. nie, 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 nie ale, Bez szans. No, ja, ja myślę, że dropy już by były bez napisów, ale, ale załóżmy, że e, niech będzie tutaj kinowa kinowe doświadczenie A, e, bo w tej tabelce była grywalność była też muzyka. Albo dźwięk, dźwiękowienie. To no, note... jest 10, to no, jest, jest absolutna dycha, nie? Absolutna dycha. Dobra. E, I słuchajcie, i myślę, że będziemy pomału podsumowywać ten tytuł. No jeszcze Ech. grywalność, nie? No tak, no ale grywalność to będzie się łączyło z, osta... z, z... Z ostateczną. No dobra, to. No, ale po... jak dzielimy, to, to okay, dzielimy, tak? No Słuchaj, dobra, to, to jeżeli chodzi o grywalność, to na przykład to ja, to ja może zacznę. U mnie, u mnie z tą grywalnością było tak, że tak jak mówię, ja, ja na w połowie gry nie mogłem się w nią wkręcić w tą grę. Nie mogłem tak wy, wyhaczyć. O co w tym wszystkim chodzi? Przecież to jest takie, jakieś takie kurde, nijakie. Ale później jak już mnie dopadło. No to nie chciał opuścić. Nawet jest tam pewien taki moment, w którym łezka się kręci wokół. Na, naprawdę w jednym momencie łezka się kręci wokół. I tak stwierdziłem: Kurde, no, no, no jest to dobre. Jest to dobre i fajnie się w to gra. I jest to fajny tytuł. Jest to świetna, świetna historia. W świetnym klimacie. Ze świetnym udźwiękowieniem, Ze genialną grafiką. No i za tą grywalność powiem ci, że. Uh... Nie wiem, co bym dał. Nie wiem, co bym dał. Naprawdę nie wiem, co bym dał. Tutaj bym się tak skusił między 8 a 9. Coś, coś w tych granicach, Tomku. No, ja bym, ja bym dał spokojnie dziewiątkę. Dy, dycha to, to nie jest, ale dziewiątkę bym dał. Mhm. Natomiast jak teraz sobie pomyślałem, że e, te horory, takie jak jest właśnie The Quarry, czy, 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 czy tego typu produkcje, to one mają taki tryb e, seansu kinowego. Mhm że, jeżeli nie masz ochoty w to grać, to możesz go sobie puścić, może zaprosić znajomych i możecie obejrzeć tę grę, jak ona się gra sama. Nikt nie dotyka pada, po prostu oglądacie grę. I tak sobie myślę, yy, gdzieś tam się skojarzyło z tym, jak byliśmy w tym muzeum Wikinga Jorvika. No dobra, no, tudzież Jorwika Wikinga, i że tam sobie jechaliśmy taką tą kolejką y, y, szynową, i, i oglądaliśmy, jak tam y, y, krowa sra do, do y, gdzieś tam, a, a tutaj już drogo krowa wisi na haku i ją tam rzeźnik opierdziela. I mhm. że jakby, jakby właśnie synoła wycięła troszkę te walki i zrobiła taki, właśnie tryb oglądania. To to normalnie mogłoby być taki, jakiś Viking experience, nie? Jakiś taki Nordic experience. Z tą muzyką, z tym wszystkim, e, że, że to można by było w, jako, w jakiejś takiej interaktywnej formie ludziom normalnie za bilety kasować, nie? Że to jest naprawdę strasznie fajna rzecz. E, z takim naprawdę gęstym klimatem zrobiona przez ludzi, którzy. Kumają, kumają to co tam się dzieje że to nie jest valhalla assassin's creed <grym>, czyli ludzi którzy absolutnie nie kumają o co tam chodziło tylko właśnie 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 tutaj tak, tak jest, jest dogłębne zrozumienie tego czym były te, te czasy jak one wyglądały czym charakteryzowali się ci ludzie jakie jakie podejmowali decyzje i na jakich podstawach i, i i właśnie to niewolnictwo, czy, 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 czy nie, czy, czy jakaś taka chęć. Właściwie to ta synuła jest najmniej pasującą osobą, tak naprawdę, do tego wszystkiego. Bo nie wyobrażam sobie, żeby jakaś postać historyczna, nazwijmy to, faktycznie stwierdziła: o cholera, kradną moich ludzi z wioski, i to ja popłynę na, na drugi koniec mojego świata. Jako więzień, i tam ich wszystkich wyrzmę, nie? Mhm. Raczej myślę, że nie powiedział nikt nigdy w mrocznych czasach średniowiecza, więc ale reszta Reszta jest naprawdę fajnie, fajnie skrojona, i, i te wierzenia i, i te opowieści, których to właśnie możemy posłuchać, to wszystko naprawdę buduje bardzo, bardzo ciężki klimat tamtych czasów. Dokładnie tak. Więc tak jak Tomek powiedział, to jest bardzo dobry tytuł, a mi on się też w sumie bardzo podobał. I powiem wam, że ja na początku tak, jeżeli miałbym oceniać ten tytuł, to tak na początku on by był taki siódemkowy, wam powiem szczerze. Ale jak już zacząłem w niego grać i się w niego wgłębiłem, no to złapało mnie to. I tak jak mówię, trzeba do tego tytułu podchodzić odcinając się od wszystkiego. Musicie się odcinać od wszystkiego, nie przeglądać telefonu co chwilę, nie patrzeć, co się dzieje za oknem. Najlepiej w ogóle, żeby, żeby było dosyć ciemno w pokoju i oczywiście słuchawki. I po prostu wchodźcie w ten świat i patrzcie, co robi Senua. Szczególnie, że gra nie jest e, długa, ale moim zdaniem też nie jest krótka. Tomko, patrzyłeś ile, ile zrobiłeś? E, wydaje mi się, że mi zajęło 8 godzin. No właśnie mi się też wydaje, ja mam chyba 8,5 godziny, więc od, odliczam te pół godziny, bo to zawsze było coś. Tak, mam 8,39. Odliczam te 40 minut, więc 8 godzin mi to zajęło. Czy ja wiem, czy 8 godzin to jest, to jest krótko? Moim zdaniem to nie jest krótko. Ale dark przeszedłem 10 godzin, eee, więc spoko. Tutaj scenuję, ja przechodzę w 8 godzin. Powiem szczerze, że jak ktoś mi mówił, bo były takie głosy, o Boże, jaka to jest krótka gra, to ja już dawno myślałem, że ona się skończy. Ona jeszcze idzie. E, więc e, to jest takie moje, te krótkie rzeczy. Wydaje mi się, że ta gra nie jest krótka. Wydaje mi się, że ta gra ma idealną, e, idea, Idealną... E, idealny czas. E, może, może tą godzinkę dłużej, ale to też trzeba by było dobrze ją umiejscowić. E, ja nawet w, miałem takie wrażenie, że nawet miałem taki mały niedosyt, że to już. E, ale nie wiem, czy chciałbym więcej. Raczej bym nie chciał więcej, bo bo to mi pasuje tak, jak jest. Tomku, jakbyśmy mieli oceniać tą grę, to na jaką ocenę byśmy ocenili tą grę? Znaczy, dla mnie jest to bardzo mocna dziewiątka hmm. e i dla mnie ta dziewiątka była od początku do końca. Ja zakochałem się od pierwszych chwil i, i jakby nic, co do mnie jakby tam później trafiało, nie, nie spowodowało, że, że chciałem zmienić to zdanie. Jest dobrze zbalansowana dla mnie pod względem tego, co się dzieje na ekranie. Ani, ani przez chwilę się nie nudziłem, ani też przez chwilę nie miałem poczucia, że gdzieś tam gra pędzi. Także dla mnie jest to bardzo, bardzo dobre doświadczenie. Nie jest to gra idealna, ale, ale myślę, że taka, taka naprawdę dobra dziewiątka to, to zasłużyło na to. Czyli użytkownicy PlayStation mają czego żałować? Szczególnie, że ogrywali jedynkę chyba na PlayStation. Tak, no ja właśnie ogrywałem e, jedynkę na PlayStation. No myślę, że, że mogą, myślę, że mogą, e, ale też e, nie jest to produkcja, dla której warto by było kupić drugą konsolę czy, czy PC-a. Mm. E, rozumiem. Czyli mamy w końcu dobry ekskluzyw na Xboxie. Aczkolwiek w moim aktualnym e, zestawieniu gra zajęła czwarte miejsce, także raczej już do. Top 3 się nie dostanie. Zobaczcie, mhm. no, jeżeli chodzi o mnie, o moją, e, o moją ocenę tej gry, to bym tutaj oscylował między 8 a 9. Gdzieś w tych granicach. Musiałbym się zastanowić, czy 8 czy 9. E, ja ją mam na świeżo, więc, e, więc muszę się z tym przespać. Więc być może jutro bym umiał odpowiedzieć na to pytanie, aczkolwiek gdzieś bym tutaj bardziej, bardziej 8,5 na 9. Coś takiego bym uderzał, gdzieś w tych e, granicach jakieś 8,66 albo 8,75. Coś, coś w ten deseń. E, myślę, że to jest bardzo dobry tytuł. Myślę, że to jest specyficzny tytuł dla specyficznego odbiorcy, który po prostu lubi historię, który lubi opowiedzieć nam historię, dla którego mechanika jest ważna, ale lubi gry, w których jednak historia ma mieć swoje. E, grać pierwsze skrzypce. Jak się przechodzi tą grę, nie wiem czy pamiętasz, to jest tak, że ta historia nie, nie została napisana. Zawsze był wybór. Więc e, to jest takie bardzo fajne podsumowanie tej gry, i to usłyszycie na końcu tej gry. No i ogólnie to jest cała przemiana Senumi. W sumie tutaj jakiejś dużej tej przemiany nie mam Myślę, że w pierwszej części była większa e, przemiana. E, tutaj po prostu. No, walczy ze swoimi demonami. No, jest to, jest to na pewno ciekawe, a efekt. E, nie, te... no, jakby. Mo, może, może nie ma tak spektakularnej zmiany, ale jeżeli faktycznie śledzimy to, co się dzieje z postacią, to e, ona przychodzi dużą zmianę. E, tak nastawienia, jak i, te, i, i do świata, jak i do samej siebie, więc e, myślę też, że mm, że. że że to, co jakby się dzieje, może, może jest yy, mniej widowiskowe, ale z punktu widzenia człowieka dużo cenniejsze to, co ona zyskuje na koniec tej, tej gry. Dla mnie przynajmniej. Mm -hmm. no nie, no nie, tak, nie chcę więc... za bardzo mówić co, bo, tak, bo, bo żeby to nie, nie zapachniało spoilerem, ale, nie no. yy, ale uważam, że ta przemiana jest, yy, mówię, z punktu widzenia człowieka dużo cenniejsza. E, tak i wydaje mi się, że każdy będzie też mógł mieć jakąś swoją interpretację tego wszystkiego, a, bo to nie jest takie zero mam takie wrażenie. E, ta gra jest głębsza. Więc e, e, Hellblade 2 jest grą dobrą, jest o, grą bardzo dobrą, jest nawet grą świetną, e, więc jak najbardziej Wam polecamy, żebyście ją ograli, żebyście dali jej szansę, a tak jak może w moim przypadku, żebyście po prostu przecisnęli, grali trochę dłużej w nią, bo ona naprawdę rozwinie później skrzydła e, i przynajmniej dla mnie tak było i, i będzie super, i będzie super, więc grajcie w Hellblade'a, szczególnie, że wygląda przepięknie. E... Znaczy ja się bardzo cieszę w sumie, że ta gra jest w Game Passie, bo zdaję sobie sprawę, że jeżeli nie gracie na co dzień w takie, takie produkcje, to mogłoby wam być ciężko zdecydować się, czy wydać te pieniądze, czy nie. Mhm. Natomiast jeżeli macie już Xboxa czy, 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 czy komputer i macie tego Game Passa, e, to zainstalowanie kosztuje was niewiele, tym bardziej, że nie jest to Call of Duty z 300 GB, e, tylko raz, dwa się to wam ściągnie e, i możecie sami się przekonać, i dzięki temu y, możecie wyrobić sobie własne zdanie o tym, o tym tytule. Tak, y, to prawda, więc wyróbcie sobie to zdanie i zagrajcie w Hellblade 2. Y, I przechodzimy z, do ostatniej dzisiaj gry. Mamy już półtorej godziny na karku, więc Tomek dzisiaj chciał powiedzieć w końcu o Suicide Squad. Kill the Justice League. Ja mam tak. wrażenie, że tam jest chyba Suicide Justice League, albo Suicide, Suicide Squad. Oh, to jest tak dobra gra, słuchajcie, że, że od 30 grab... stycznia od 30 stycznia błagałem Krystiana co odcinek, Krystianie, Krystianie już chciałbym powiedzieć o tej fenomenalnej grze nasi słuchacze, jeszcze oni nie słyszeli na pewno w co ją kupić i grać nie powiedziałem nigdy a ja tylko dodam, że Suicide Squad jest 30 stycznia i Tomek mnie błagał już od pół roku żebyśmy o tym powiedzieli a powiem wam, że mamy jeszcze powiedzieć o, o nowym Tekenie który wyszedł wcześniej i też o nim nie powiedzieliśmy, więc wyobraźcie sobie, co musi być z Tekenem. Eee, Okej, okay, Toku. <grym> więc skład. Mamy chyba na jakiś nowy sezon. Wyszedł jeden albo drugi do tej gry. Jakieś to eee, Tak, znaczy e, wyszedł jeden, a teraz jest. E, nie, nie jestem pewien, czy wyszedł drugi. Na pewno są e, na pewno już są konkretne zapowiedzi, co, co będzie w tym drugim e, e, i to nie, sezonie, tak? Bo, bo, to, bo to jest e, gra usługa. E, czyli oprócz tego, że wydajecie pieniądze to jeszcze są season pasy, które też byście fajnie, żebyście zapłacili e, um, ogólnie tak e, sama idea tej gry sztos, mamy Suicide Squad czyli jeden z najbardziej odpałowych od, od, od ekip w ogóle w historii komiksu mm -hmm. e, którą jeżeli, jeżeli czytacie komiksy to, to ciężko, żebyście nie kochali. E, no Ich filmowe adaptacje nie były może zbyt udane. Niemniej jednak e, Harley Quinn raczej, raczej składa wszystkich serduszka. E, więc mamy naprawdę kozacką ekipę. E, w tym przypadku mamy Kingsharka, e, Deadshot'a, e, Harley Quinn. Patrz już, tak, tak jestem zachwycony, że zapomniałem, kto jest czwarty. A, Boomeranga. Bumaranga, czyli dosyć klasyczny skład, jeżeli chodzi o, o suicide skład. Um, I możemy zabić Ligę Sprawiedliwości. I co więcej, my tę Ligę zabijamy. Więc, e, więc wow, możemy zabić Batmana, możemy zabić Supermana, możemy zabić Flasha, Zielonotarnię, Wonder Woman, no po prostu rewelacja. Więc idea była piękna. Potem przyszła beta. Do której dostałem dostęp, czy alfa, czy cokolwiek, no jakaś wersja wczesnego dostępu. I już wtedy ta gra była zła. Ta gra była po prostu zła. Ale że mam takiego kolegę, e, pozdrawiam serdecznie Damiana, z którym grywam właśnie w te wszystkie superhero kopowe, i przeszliśmy Gotham Knights, i które też też pośrednie. I on mówi: Weź, zagrajmy w to, ja tak bardzo to lubię, no wydobra. Zrzuciliśmy się, tak, nie dostałem kodu, musiałem zapłacić za tę grę, na szczęście tylko pół, więc rzuciliśmy się na, to, na tę grę i odpalali, odpalamy. E, w ogóle można grać tymi samymi postaciami, czyli e, jeżeli gracie w kopię, to mogą być czterech Kingsharków, cztery Harley Quinn itd. Tak e, co jest dosyć dziwne, jeżeli dochodzicie do fabularnych e, rozmów. Bo y, podczas fabularnych rozmów, przynajmniej i na premierę, bo myśmy tego grę przychodzili na premierę, nie wiem jak jest teraz, y, cała wasza ekipa znika. W sensie tu sobie biegacie w cztery Harley Quinn, jest scenka fabularna i jest y, ekipa właśnie złożona tam z Boomerang'a, Kingsharka i z Dead Shota, więc jest to tak dosyć dziwnie, y, dziwnie zrobione. Chociaż przynajmniej są uwzględnieni, bo w Gotham Nights y, druga postać w ogóle jakby <laughs> jej tam nie było. Y, więc, y, więc jest to takie dosyć dziwne rozwiązanie. Wydaje mi się, że ta blokada na inne postacie byłaby lepszym rozwiązaniem. No ale, no, chcieli zadowolić wszystkich. Y, ja osobiście z tych czterech postaci, bo można grać dowolną z nich już od początku. E, grałem się dobrze, tylko deadshotem. Pozostałe mi kompletnie nie, nie, nie potrafiłem. A wszystko przez to, że każde z nich głównie różni się e, tym, jak się porusza. E, bumerang ma taki myk, że rzuca bumerangiem, i tam, gdzie ten bumerang doleciał, wciskacie przycisk, i tam się teleportujecie. Nazwijmy to, e, bo go tak bardziej przyciąga, niż się teleportuje, no ale no, zwał jak zwał. King Shark skacze. Harley Quinn ma zajumany Batmanowi grappling hook, czyli taką linkę z hakiem i się może przyciągać do różnych powierzchni. Natomiast Deadshot ma plecek odrzutowy i dzięki temu jest mobilny w dowolną stronę, jak chce. Znaczy, jest ograniczony temperaturą. Im dłużej lecimy na jetpacku, tym. Tym, ta temperatura rośnie. Jak osiągnie maksimum, to, yy, to nam się ten jetpack wyłącza i wtedy spadamy, i tej części giniemy. E, więc trzeba, trzeba to uważać na to. E, no i właśnie ten, ten, ten ruch był dla mnie tragiczny w tych wszystkich postaciach. Kompletnie się nie umiałem odnaleźć. E, więc ja wziąłem detszotę, którą wziął kingshark. I było to całkiem sensowne. Niby różnią się te postacie też uzbrojeniem, jakie mogą wziąć ze sobą. Są karabiny snajperskie, karabiny maszynowe, ciężkie karabiny, w sensie minigany, karabiny szturmowe i pistolety. Każda z tych postaci chyba ma dostęp do trzech z tej puli. E, więc, więc tam, no powiedzmy, ten deadshot nie mógł używać minigana, ale jest to żadna strata. E, tak naprawdę, no i mamy wyposażenie, lecą nam te przedmioty właściwie w ilościach hurtowych, praktycznie nic się nie przydaje, że tylko kiedy wypada coś sensownego, bo żeby wypadło coś sensownego, to musimy rozgrywać pewne instancje do ustranej śmierci na maksymalnym poziomie trudności, wtedy coś wypadnie, nawet jak wypadnie, to tak jest gówno. E, więc, e, więc do endgame'u właściwie nie przejmujemy się tym wyposażeniem. E, w przeciwieństwie do Gotham Knights nie ma wspólnego levelowania, czyli jeżeli gramy tylko jedną postacią, to pozostałe nam się nie levelują. Każdą trzeba wylewelować od początku. Aczkolwiek, jeżeli zdobędziemy dla nich wyposażenie, to można je dokoksić tym wyposażeniem wcześniej. A Znaczy, dotyczy to broni, przepraszam, bo pancerz do pancerza trzeba dolewelować, żeby, żeby mieć odpowiedni, natomiast można tam dać sobie lepszy, lepszą giwerę co już jest wystarczające, bo, bo, bo zrobiłem taki test i odpaliłem sobie właśnie Harley na, na wysokim poziomie trudności, e, tylko właśnie z tymi, z tymi dokokszonymi brońmi i, i dawała radę. Brakowało tam jakiegoś jakiś tam pierdeł, ale ogólnie, ogólnie spoko, więc można. No niemniej jednak no, każdą tą postać trzeba wylować osobno. I teraz, w tych season passach e, dodawane są postacie do właśnie Suicide Squad. Pierwszą taką postacią był Joker, który jest dobry, e, ponieważ e, tutaj historia jest taka, że Brainiac e, postanowił przejąć wszystkie multiwersa naraz i my jesteśmy właśnie w takim wersum, w którym ta Justice League jest przejęta przez Bryniaka, i jest zła i zniewoliła ludzkość. A my jesteśmy dobrym Suicide składem, który ich wszystkich odwali. Więc są te inne światy, jest, jest ten Joker, w najnowszym dodatku będzie Mr. Freeze. Więc, więc też, też. No, niby ciekawie. Niby się dzieje, niby mamy okazję zabić Batmana, więc to zawsze na, plu, na, na propsie. Chociaż ehm, ten Batman ostatnio często umiera e, w grach. No. E, więc mamy, mamy, mamy takie jakieś te możliwości, natomiast sama gra jest bardzo, bardzo słaba. Jest nudna, jest powtarzalna, cały czas robimy to samo, latamy w te nazad, strzelamy się z tymi swoimi przeciwnikami. No i mówię, no, jak dochodzimy do końca tej kampanii fabularnej, nam to zajęło chyba godzin 20, przejście fabuły, mhm. to dochodzimy do tej części season passowej. Był taki jakby vanilla season pass, który jest jakby takim, no pierwszym stage'em endgame'owym podstawki, gdzie właśnie tam walczymy z różnymi brainiakami z różnych multiwersów, bo ci brainiakowie, oni przejmują też moce Ligi Sprawiedliwości. Więc jest brainiak Superman, jest brainiak Flash i, i tak dalej. E, więc, więc trzeba się tam z nimi pobić, żeby tam zdobyć e, najlepsze przedmioty w danej... w danym jakby... Mm, Przedziale czasowym tego, tego Season Passa. Im wyższy poziom trudności, tym lepszej jakości jest ten sam przedmiot. Czyli dla każdej jakby postaci mamy full ubiór, plus full wyposażenie, jeżeli chodzi o broń. I ono się po prostu możemy zdobywać kolejne kolejnej jej iteracje. Czyli tak naprawdę jest jeden, jeden maksymalny pancerz na Season Pass. Potem wyszedł Joker, znowu to samo. Yy, mamy, mamy, mamy jakby je po jednym zestawie dla każdej postaci i z, z freeze będzie tak samo więc tak naprawdę to, to się szczególnie nie opłaca i przyznam się szczerze, yy, że jak usłyszałem, że żeby blokować tego Jokera, to trzeba znowu tam się tam z 5 godzin robić tego z tych samych rzeczy, to mi się odechciało. Wiadomo, graliśmy razem, yy, zawsze to jest, to jest ciekawiej. Ale na przykład mieliśmy taki zgrzyt, że e, ja byłem hostem, kumplowi konsola wywaliła, e, znaczy nie konsola, tylko gra skraszowała, i jak się do mnie połączył, to stracił dwie godziny progresu. Dwie godziny progresu to było naprawdę sporo w tamtym momencie. E, cofnęło go z dwóch takich dużych bossów do tyłu i właściwie ja do Endgame już poszedłem sam bo on powiedział, że ma to gdzieś i wkasuje te gry z dysku więc ja dobrnąłem już do, do końca sam nie, 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 nie było tam szczególnie znajomych nikogo innego z kim mógłbym pograć no gra jest rozwijana coś tam kombinują, ale no to co kombinują to już z samych zapowiedzi nawet mnie nie jara Mówicie, czasami jest tak, że a dobra, sprawdzę, nie? Tak mam z, z Rainbowem, na przykład teraz z Seagem. Wyszedł nowy, nowy Season Pass, y, przywrócili y, dwóch Mercenaries, czyli to były dwie postacie, które nie mają skilla, ale, y, ale mogą mieć dwa różne gadżety. I mówię, dobra, odpalę, zobaczę, popatrzę. Kurde, no, no, no fajnie, pograłem sobie w spoko. Natomiast tutaj te zapowiedzi są takie że ja nie mam w ogóle ochoty do tego wracać. E, strzelanie tam było słabe, e, zadania były słabe, wymuszanie powtarzalności, po prostu robienia ciągle tego samego, ciągle tego samego dla jakby jednej nagrody. No to też jakoś tak mnie nie, nie pociąga. Także przeszliśmy, e, ja przyszedłem cały, zrobiłem całego tego pierwszego season pasa, tego powiedzmy Vanilla, tego który był przed Jokerem żeby zobaczyć z czym to się je odblokowałem tam chyba ze trzy przedmioty z sześciu czy siedmiu e, dla tej swojej postaci dobra, no to już wiem o to, co chodzi i, i skasowałem i nigdy do tego nie wrócę więc no bardzo zmarnowany potencjał, bardzo słaba gra yy, bardzo słaby gameplay i tak naprawdę poza pomysłem na tę grę nic tam nie jest dobre ja w ogóle e, bo nie wiem czy mówiłeś o tym bo jak przejdziesz już tą grę nowe, nowe sezony przychodzą, nie? Tak. E, to rozumiem, że tam e, rozumiem, że tam się robi jakieś levele tych sezonów, tak? W sensie, Tak, 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 tak. Tam tak, tak pewnie tak, tak. jest parę ich poziomów i się średbokowy jakieś ciuszki, rozumiem, tak? E, nie, to jest jakby. jest taka część jakby mapy za to odpowiedzialna. Na ten endgame, tam pojawiają się starcia. Trzeba robić te starcia, trzeba robić daily i zbiera się jakby surowce, żeby coś, żeby odblokować właśnie te, 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 te pancerze i tak dalej. Jeżeli się przejdzie wszystko, to wtedy też jest szansa zdobycia takiego przedmiotu, ale trzeba to robić na coraz wyższych poziomach trudności, żeby odblokowywać wyższe wyższej jakości ten przedmiot. Mhm. A powiedz mi, tam jest co robić w sensie, że te misje, rozumiem, że te misje się powtarza w takim razie? Tak, tak, powtarza się po wiele razy. Czyli robić cały natomiast, czas to samo? Tak, natomiast no to są takie misje, że nie wiem z kilka generatorów i trzeba te generatory włączyć. One są bronione. E, albo na przykład, e, i, i są, są jakby przeciwnicy, ci od Brynieka, którzy stawiają jakieś tam zapory energetyczne, więc trzeba ich zachodzić, coś tam. E, jest na przykład Poison Ivy, wtedy ona ma e, trzy jakby kwiaty, e, i, i z tych kwiatów do ciebie strzela, i też tam te kwiaty trzeba przejmować. E, to taki jakby. Puszcz, to niby są jakieś te zadania, ale no już po przejściu jakby głównej gry to ci się nie chce ich robić, nie? Bo to jest ciągle, ciągle to samo, to samo, to samo. Eee, więc, więc jeszcze powtarzanie jakby tych samych wyzwań, żeby gdzieś tam ustukać jakieś resursy na, 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 na coś, to to kompletnie, kompletnie to nie jara, nie? Okej. Okay. No dobra, to tylko to chciałem powiedzieć, no jak nie jara, to nie jara. Ja tam trochę pograłem, no niby że W ogóle to całkiem dobrze wyglądało, z tego co pamiętam. Eee, no i nawet fajnie mi się grało, tylko że jeżeli faktycznie głębi nie ma, no to wcześniej czy później to się znudzi. To może po prostu by było dobre, żeby sobie to po prostu przejść, nawet samemu. A poczekaj, jest tam możliwość grania z randomami? Grałeś z randomami? Eee, jest, ale nie udało mi się nigdy z nikim połączyć. Aha, pamiętam, że miałeś to samo z jakąś grą, dlatego, bo była w Quick Resume, albo coś innego było. E, dobra. E... No nie, no ale, ale jakby łączyłem się z kumplem, tak? Łączyłem się z kumplem, więc to nie, nie, nie jest... No wiem, ale to samo miałeś poprzednio też. Poza tym gra... poza tym Quick Resume jest na Xboxie, a w to grają na PlayStation. PlayStation nie ma takich problemów. Aha, ma... To jest nie ma po prostu było mało graczy, po prostu było mało graczy. No, 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 na Xboxie się takie... pewnie od razu znalazł, Na bank. No, dobra. No, dobra. To ja nie mam więcej pytań do Suicide Squad, czyli ogólnie No nie niestety, o, olbrzymi, olbrzymi, zawód. Yy, absolutnie odradzam. Absolutnie są tam źle położone naciski i, i tak jak mówię poza samym oryginalnym pomysłem wszystko tam jest zrobione. Co najwyżej średnio, a raczej słabo. No tak, dobrze. To w takim razie kończymy Suicide Squad i kończymy ten e, nasz odcinek. Tym razem był 273. E, I słuchajcie, tak kończymy. A ja standardowo powiem to co zwykle: o Newsletterze już powiedziałem, zapisujcie się, jest pod odcinkiem. jak chcecie być patronem, to też zapraszamy. Bądźcie patronem, bo to jest fajna sprawa, fajne rzeczy ludziom wysyłamy. E, oprócz tego, e, YouTube, tam wrzucamy odcinki. Twitter, tam e, też wrzucamy odcinki. Nawet no, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy, mamy też grupę Facebookową, zapraszamy do niej. E, I w sumie chyba tyle. Wsz jesteśmy na Spotify'u i wszystkich aplikacjach podcastowych. Sprawdźcie sobie jeszcze na Spotify jakieś tam pytanie do tego odcinka, coś na pewno będzie. E, I w sumie to by było na tyle. E, będziemy kończyć ten odcinek. Przyszły, następny odcinek prawdopodobnie będzie w przyszłym tygodniu, ten odcinek jest już gotowy i ten odcinek będzie wyjątkowy, e, będzie to coś, czego nie robiliśmy nigdy przez 10 lat, więc zobaczycie, co to może być, e, będzie to dosyć ciekawa sprawa, e, możecie się zaskoczyć e, i w sumie tyle. E, ja miałem na imię Krystian, był Tomasz. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, który to będzie 274 w przyszłym tygodniu, więc trzymajcie się, drodzy słuchacze, cześć!